Witam wszystkich serdecznie na siódmej rundzie American Limon Series, która odbywa się w Austin w Teksasie na torze nie innym niż Circuit of the Americas. Dzisiejszy wyścig będzie trwał 120 minut. Właśnie rozpoczęły się kwalifikacje. No i cóż, 18 zawodników stawiło się dzisiaj nam na torze. W zasadzie zbliżamy się już nieuchronnie i bardzo mocno do samego końca serii ALMS. Jest to przedostatni wyścig. Ostatni wyścig odbędzie się na Road America za dwa tygodnie. Za cztery tygodnie. Za dwa tygodnie będziemy mieli inny wyścig. No nie zmienia to faktu, że jesteśmy na ukończeniu. W zasadzie, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to pierwsze miejsce wydaje się stosunkowo bezpieczne. Tomasz Mikolcz, 313 punktów, z przewagą 55 punktów nad Michałem Byrczkiem, który dzisiaj będzie z nami jechał. Ostatnio stosunkowo, można powiedzieć, nieobecny. Troszeczkę odpuścił tę serię, natomiast dzisiaj zdecydowanie obecny i zdecydowanie w bojowym nastawieniu, gotowy bronić swojej drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej, ponieważ już tylko 4 punkty traci do niego Mariusz Madziarski z Mantis Racing. Kolega właśnie Krzyśka Szczykielskiego, którego teraz widzimy na ekranach. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał dzisiejszy wyścig. Sam tor jest nieco specyficzny. Na pewno nie jest to tor jakąś długą historią, bo został w zasadzie oddany do użytku, można powiedzieć, w 2012 roku, w związku z czym tor stosunkowo nowy, ledwo 4-letni. No jest specyficzny, jest wyszedł on spod ręki Hermana Tilke. Typowy dla niego układ, można powiedzieć, i naprawdę specyficzny tor. Natomiast teraz Tomasz Mikolcz rozpoczął swoje okrążenie pomiarowe, pierwsze pomiarowe. On jako pierwszy w ogóle wyjechał na tor, na tą sesję kwalifikacyjną. Tylko 10 minut, także tych okrążeń tutaj dużo nie zrobimy. Czasy, jakich możemy się spodziewać, to myślę, że są na poziomie 2 minuty i 3 sekundy. Na sesji treningowej były to teraz, przed samą sesją, 2 minuty 4 sekundy i 30 to był najlepszy czas Wojtka Osadowskiego, tuż za nim Krzysiek Szczygielski. Natomiast generalnie na całym treningu przed wyścigiem najszybszy był Krzysiek Szczygielski z czasem poniżej 2.03. No ale zobaczymy, co nam tutaj przygotują zawodnicy. Tomasz Mikolcz odpuścił te okrążenie, jak widzieliśmy. Wojciech Osadowski jeszcze w pitach. No to jedziemy z Krzyśkiem Szczygielskim. Krzysiek Szczygielski też ma tutaj aż 10 lokata w klasyfikacji generalnej, w odróżnieniu od sezonu WEC, World Endurance Championship, gdzie plasuje się bardzo wysoko. Tutaj na samym początku sezonu troszkę pasmo niepowodzeń, niefortunnych zdarzeń i tak dalej wykluczyło go w zasadzie z walki o tytuł. No ale zobaczymy, co dzisiaj będzie w stanie pokazać, bo jeżeli o tytuł już w klasyfikacji indywidualnej nie walczy, to zdecydowanie w klasyfikacji zespołowej, mimo straty aż 79 punktów do Racing for Flow. No myślę, że Mantis Racing bardzo, ale to bardzo byłoby zadowolone, gdyby udało się tu im zdobyć mistrzostwo zespołowe w serii LMS. Tymczasem Piotr Wojdyło, pierwszy, który wykręca okrążenie, jakikolwiek czas, za chwilę za nim Adam Karkuszewski i Michał Gałów mijają linię mety, swoje pierwsze okrążenie ukończyli 2.05.596 w wykonaniu Adama Karkuszewskiego. No nie jest na pewno to czas, który zagwarantuje mu pole position. Tymczasem 2.05.614 Krzysiek Szczygielski, 18 tysięcznych wolniej od Adama Karkuszewskiego. Tymczasem Łukasz Kogut obejmuje w tym momencie lidera, pierwszą lokatę w klasyfikacji, ale tutaj widać już
kolejnego kółka nie jedzie, czy będzie jeszcze raz wyjeżdżał, czy ten to miejsce, ten czas go satysfakcjonuje. Robert Sadowski. Robert Sadowski, który pojawił się tutaj jako wzmocnienie dla Racing for Flow w postaci zespołu córki, można powiedzieć, Racing for Flow 2. W ostatnim wyścigu na Bahrajnie w serii WEC. Kilka słów o nim więcej później, bo za dużo się teraz dzieje. Pierwszy sektor, 0,2 poprawiony. Robert Sadowski. 2 sekundy odstaje od tego najszybszego czasu wykręconego przez Łukasza Koguta. Łukasz Kogut zostaje już w pitach. No ma jeszcze trochę czasu, żeby wyjechać. Zobaczymy, co nam pokaże tutaj Adam Karpuszewski. Adam Karpuszewski, który jedzie za Piotrem Wojdyło. No tutaj, czy nie będzie mu to przeszkadzało? Czy nie wpłynie to na ten jego czas? No ewidentnie tutaj ten łuk nie przejechał tego łuku długiego prawego zakrętu 17-18 w zasadzie w sekcji zakrętów w sposób optymalny. Tutaj mocno później hamowanie i krytyczne wyjście na prostą start mety. Zobaczymy, jaki to będzie czas. Czy będzie lepiej? Tak, będzie lepiej i to ponad pół sekundy poprawia się w stosunku do swojego czasu poprzedniego. Krzysiek Szczygielski natomiast no nie poprawia swojego czasu, ale jeszcze będzie próbował. 3 minuty do końca sekcji kwalifikacyjnej. Tomasz Mikolcz nadal bez czasu. On tutaj na pewno z aspiracjami na bardzo wysoką lokatę. No w końcu aktualnie zajmuje pierwszą pozycję w generalce. No i że tak powiem wypadało. Co prawda już tylko 2 wyścigi do końca. Tutaj troszeczkę za szeroko wydaje mi się to wyjście z zakrętu numer 16. Z pełnym gazem 17-18. Hamowanie do trzeciego biegu. 19. Tu będzie mocniejsze hamowanie aż do pierwszego biegu i wyjście na prostą start mety. Zawsze Tomasz Mikolcz z niskim dociskiem, także tutaj prędkości osiągane przez jego BMW na pewno będą w ścisłej czołówce. No i Tomasz Mikolcz 68 tysięcznych wolniej od Adama Karpuszewskiego, który w tym momencie jest liderem, ale to jeszcze nie, myślę, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o najszybszy czas w tej sesji, ze względu na to, że Wojciech Osadowski jeszcze nam nic nie pokazał, jeszcze nam nic nie zaprezentował, już zbliża się tutaj do mety na swoim kółku pomiarowym. No i to jest czas, który może mu zagwarantować pole position 2.04.299. Fenomenalny czas, 0,8 lepszy od Adama Karpuszewskiego. Ogromna różnica, ogromna przewaga. No i zobaczymy, czy dla Wojtka będzie w stanie ktoś dla Wojtka Osadowskiego zagrozić. Krzysiek Szczygielski uważam, że jest w stanie to zrobić. Dojeżdża tutaj do... który to jest zakręt? Zbliża się do końca rozgrzewkowego, także kolejne okrążenie to będzie okrążenie pomiarowe. Przejedziemy się z Krzyśkiem, zobaczymy jak mu to wyjdzie. No tu jest walka o pole position i rozpoczyna ostatnie okrążenie, to jest ostatnia szansa, żeby cokolwiek poprawić. Tymczasem Michał Gauch wyprzedza Adama Karpuszewskiego, 0,3 gorzej od Wojtka Osadowskiego. Michał Gauch też z Racing for Flow, kolega aktualnego lidera tabeli i generalnej, i tej tutaj na sesji kwalifikacyjnej. Pierwszy sektor 0,1 gorzej. Zobaczymy, jak tutaj pokona sektor drugi i trzeci, ale Krzysiek zwykle tutaj na bardziej ustawia auto z większym dociskiem. Ma troszeczkę niższą prędkość na tych prostych, także spodziewałbym się, że właśnie to w pierwszym sektorze i trzecim sektorze będzie najmocniejszy. Naprawdę w drugim sektorze może być trochę słabszy ze względu na to, że prosta, na której teraz się znajduje, ma ponad kilometr długości.
Także tutaj na tej prostej docisk na pewno, duży docisk na pewno nie pomoże. Bardzo agresywna redukcja tych biegów. Słyszymy, jak wysoko wkręca się silnik podczas redukcji. Tomasz Mikol w międzyczasie wskakuje przed Adama Karpuszewskiego. O, takie ładne czerwone. No jeszcze nie wiadomo, czy wygrał Wojciech Osadowski, bo jeszcze nie wszyscy powiedzieli swoje ostatnie słowo. Natomiast po drugim sektorze 40 straty już ma Krzysiek Szczygielski. No zobaczymy, co będzie w stanie tutaj jeszcze wyciągnąć na tym trzecim sektorze. Troszeczkę mógł szybciej, wydaje się, ten 19 zakręt pokonać. Miał jeszcze miejsce, mógł go pojechać troszeczkę szerzej, więcej prędkości wynieść z tego zakrętu, przejechać ten zakręt szybciej, ale już jedziemy na prostej start mety. Właśnie mijamy linię mety i jest to czas, który nie da mu pierwszego rzędu. Jest to czas, który da mu drugi rząd, trzecia pozycja. 368 tysięcznych gorzej od Wojtka Osadowskiego. Czy ktoś jest jeszcze na torze? Czy ktoś jeszcze jest na torze? Siódemka, Michał Byrczek. Michał Byrczek jeszcze tutaj walczy. No i poprawia swój czas o pół sekundy. W tym momencie, gdy poprawi ten czas o pół sekundy, to będzie awans o tylko jedną pozycję. Czy uda mu się wskoczyć przed Adama Karpuszewskiego? No musiałby tutaj złożyć fenomenalny trzeci sektor. Ale za chwilę zobaczymy. Michał Byrczek po dłuższej przerwie od naszej serii, za chwilę zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj przeskoczyć Adama Karpuszewskiego, czy nie. Nie jest w stanie, 0,2 zabrakło do tego, aby wskoczyć na lokatę numer 5. Nowe malowanie Michała Byrczka, jego Ferrari, dość grawitowe. Tutaj widzimy, jak wygląda teraz prosta start mety, natomiast koniec sesji kwalifikacyjnej. 5 zawodników nie brało udziału. Piotr Sojda, Marek Zdanowicz, Andrzej Kanonowicz, Michał Wawrowski, Piotr Komisarczyk. Piotr Sojda ma karę cofnięcia na gridzie o 10 pozycji, dlatego podejrzewam, to jest przyczyną jego opuszczenia sesji kwalifikacyjnej. No, nie ma sensu startować w kwalifikacjach, jeżeli tak spodziewa się, że będzie startował z końca po nadaniu tej kary. No i wygląda... Tak wygląda kolejność startowa do wyścigu, który będzie trwał 120 minut. Przód bardzo mocno, jak widać, Wojciech Osadowski i Michał Gauch. Pierwsza linia, Racing for Flow. Trzeci tutaj przerywa hegemonię Racing for Flow. Krzysiek Szczygielski z Mantis Racing. Kolejny znów Tomasz Mikolcz, Racing for Flow. Adam Karpuszewski, Lotus Racing Team. Michał Byrczek po powrocie. Łukasz Kogut. O nim troszeczkę za źle powiedziałem podczas ostatniego wyścigu. Bardzo doświadczony zawodnik, pomyliłem po prostu nazwiska, zdarza mi się mylić, zresztą każdemu. W każdym razie dobra siódma lokata, Robert Sadowski. Generalnie Robert Sadowski na razie w boksach. Chciałem powiedzieć, ach, Robert Sadowski. Robert Sadowski to jest wzmocnienie Racing for Flow. Długo zapowiadane. Racing for Flow założyło zespół, córkę można powiedzieć, Racing for Flow 2. I w tym zespole jeździ Wojciech Tamioła, Tomasz Sobański oraz właśnie Robert Sadowski. Robert Sadowski, ja mam prawo jak najbardziej go nie znać, bo w momencie, kiedy on jeździł, to ja jeszcze nie jeździłem i nie uczestniczyłem w życiu portalu, natomiast kiedy ja zacząłem jeździć, to on właśnie jeździć skończył. Jeden z najdłużej jeżdżących simracerów na portalu, z najdłuższym stażem, zaczynał w open wheelach, tak naprawdę przez całą swoją karierę jeździł w open wheelach, zaczynał jako kompletny żółtodziób, natomiast stopniowo wyszlifował swoje umiejętności do tego poziomu, że kończył w, można powiedzieć, prestiżowej serii Formuły 1 organizowanej właśnie przez Team Racing PR w każdy wyścig w top 10.
jeszcze w czasach, kiedy rzeczywiście jeździli prawdziwi alieni, i tutaj zacytuję Gareda, który świetnie to ujął. Sadek skończył sezon 2013 w top 10, kiedy w lidze F1 jeździli uznani alieni. I tutaj cytat: alieni pełną gębą z tych alienów przed dewaluacją tego pojęcia. Także nie wiem, co to może znaczyć, bo ja z tymi ludźmi nie jeździłem, ale podejrzewam, że byli jeszcze szybsi niż teraz są najszybsi. Także możemy się spodziewać, że Robert Sadowski, jak już się wjeździ nam w puszki, bo w puszkach nie ma żadnego doświadczenia, to będzie właśnie tutaj na ekranach Robert Sadowski, jego BMW z fioletowym, różowym paskiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jaki to jest pasek, z kolorami nie najlepiej się dogaduje. W każdym razie podejrzewam, że jak już się wjeździ nam w hardtopy, w puszki, to będzie tutaj śmiało rywalizował w przyszłym sezonie o najwyższe lokaty. To zresztą pokazał na ostatnim wyścigu w Bahrajnie, kiedy to mimo nieudanego startu, w zasadzie przebijając się z samego końca, ukończył wyścig na pozycji numer 7. Także myślę, że możemy się tutaj spodziewać kolejnego bardzo szybkiego zawodnika, który zamiesza nam tutaj w czubie stawki. Mariusz Badziarski, pozycja numer 10 po kwalifikacjach. No, on tutaj ma nie lada wyzwanie przed sobą. 4 punkty straty do Michała Byrczka, 12 punktów przewagi nad Adamem Karkuszewskim. Obaj zawodnicy zwykle byli od niego szybsi. No, zobaczymy, jak poradzi sobie przede wszystkim Michał Byrczek po tej przerwie. No, ale pozycja trzecia Mariusza w klasyfikacji generalnej jest zdecydowanie zagrożona w tym momencie. No, ale zobaczymy. 2 godziny ścigania przed nami, plus jeszcze Road America, także 2 wyścigi w pełni punktowane i tak naprawdę jeszcze wszystko się może zmienić, bo mimo również przewagi Tomasza Mikolcza 55-punktowej, jego pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej na koniec mistrzostwa też nie jest jeszcze przesądzone. Wszystko się może tak naprawdę wydarzyć przeciwko wyścigi. Michał Byrczek w nowym malowaniu. Tutaj bardzo tonowane malowanie. Szary, grafitowy, plus taki blaskowy, można powiedzieć, żółty. Piotr Wojdyło również ma dzisiaj nie lada wyzwanie. Podobnie zresztą jak i w przyszłym wyścigu. Mantis Racing generalnie, można powiedzieć, niezbyt komfortowej pozycji, pod mocną presją właśnie ze strony Racing for Flow. Piąta lokata w generalce Piotra Wojdyło, mocno zagrożona. 3 punkty za nim Michał Gałuch, kolejne 8 punktów Wojtek Osadowski, którzy dzisiaj startują z pierwszego rzędu. Także no, zagrożona ta pozycja piąta w generalce Piotra Wojdyło. No i podobnie Mantis Racing, samo Mantis Racing w generalce traci do Racing for Flow aż 79 punktów. Musieliby tutaj tak naprawdę stanąć na głowie, żeby zagrozić i odebrać tytuł zespołowy dla Racing for Flow. Natomiast w generalce zespołowej 48 punktów za Mantis Racing, Lotus Racing Team. No i tak naprawdę, tak jak mówiłem, niby to są tylko 2 wyścigi, ale wyścigi w 100% punktowane, a w wyścigach wszystko się może zdarzyć, także dużo, dużo, dużo się jeszcze może tutaj namieszać. I mam szczerą taką nadzieję, że się namiesza, bo to dla nas będzie tylko i wyłącznie lepsza rozrywka, lepsza uczta. Okej, działa. Mam nadzieję, że powtórki będą działały w wyścigu. Miałem.
ale ja się bardzo lubię z Refaktorem. Pogoda, jak widać, rozpieszcza zawodników, ciepło i słonecznie, deszczu się nie spodziewamy, w związku z czym wyścig suchy. Bardzo, bardzo, bardzo dawno, w zasadzie w obu ligach nie było w pełni mokrego wyścigu, troszeczkę tam na Nürburgringu posiąpiło, ale to nie był tak naprawdę pełny deszcz. Może teraz na koniec jeszcze coś gdzieś popada, ale to zobaczymy. Czekają nas jeszcze oprócz tego wyścigu trzy kolejne wyścigi. Dwa w serii WEC, jeden w serii LMS. No i zobaczymy, zobaczymy. Troszeczkę koliduje nam dzisiaj wyścig z Grand Prix Formuły 1. Podejrzewam, że część z was, że ta część z was, której tu nie ma, na pewno ogląda właśnie Grand Prix Formuły 1 zamiast naszego American Le Mans Series. No ale cóż, ja mogę poradzić, nic nie mogę poradzić. Ja sobie potem obejrzę Formułę 1. W zasadzie start oglądałem tam do 12 czy do 13. Nie, do 21 kółka oglądałem. No ale robota komentatorska sama się nie zrobi, w związku z czym obejrzę sobie potem. Marcin Hinz. Tak, Marcin Hinz jechał kwalifikację. Jeżeli chodzi o strategię, to bardzo mnie ciekawi, kto pokusi się na dwa pit stopy i trzy stinty na najbardziej miękkiej dostępnej mieszance S7. Warto zauważyć, że jest to tor inny niż większość, tak to nazwijmy. Jest to tor przeciwny do ruchu wskazówek zegara, biegnący przeciwnie, po którym się jeździ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W związku z czym zakrętów więcej jest lewych niż prawych. No i tutaj zawodnicy będą walczyli ze zużyciem bardziej prawej strony opon, po prawej stronie niż po lewej, troszeczkę odmiennie niż dotychczas. Wiąże się z tym też dość ciekawa, znaczy ciekawostka taka, że w 2012 roku, kiedy odbywał się tutaj pierwszy wyścig Formuły 1, Grand Prix Formuły 1 właśnie na Circuit of the Americas, nie lada wyzwaniem było dla kierowców jeżdżenie po tym torze, właśnie ze względu na to, że jest to tor, po którym jeździ się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ich szyje nie były przyzwyczajone do utrzymywania głowy podczas przeciążeń działających sił, działających w drugim kierunku niż zwykle, niż na torach, po których się jeździ zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i odczuwali to dość mocno, z tego co czytałem, bo jeszcze Formuły 1 w tych czasach nie śledziłem. Natomiast no na pewno jest to ciekawe i zastanawiam się, ilu kierowców rzeczywiście, ile zespołów rzeczywiście przewidziało i pomyślało o tym, że może być to problemem dla kierowcy. Wytrzymałość mięśni szyi, które utrzymują głowę podczas przeciążeń. Jakby nie patrzeć, bardzo dużych przeciążeń, tym bardziej, że jest tu, są tu sekcje zakrętów szybkich. No ale już kończę. Rozpoczynamy okrążenie rozgrzewkowe. Rozgrzewkowe. Formujące, przepraszam. Przypominam, że obowiązuje start lotny. Po okrążeniu formującym pierwszy rząd Racing for Flow, dwa Aston Martiny. No to, że dwa Aston Martiny w pierwszym rzędzie,
może świadczyć o tym, że Aston Martiny radzą sobie na tym torze dobrze. No ale Ferrari też powinno się tutaj sobie tutaj dobrze radzić. W zasadzie ciężko mi tutaj wytypować, które auto będzie się sobie radziło najlepiej ze względu na to, że tor ma i szybkie sekcje, szczególnie pierwszy sektor, szybkie sekcje zakrętów. W drugim sektorze długa prosta, w trzecim sektorze i sekcje wolnych zakrętów, i sekcje szybkich zakrętów, no i prosta start meta, także mamy tu w zasadzie wszystkie elementy, i długie proste, i szybkie sekcje zakrętów, i wolne zakręty ponad 90 stopni, także ciężko będzie tutaj wyłonić auto, które będzie na tym torze najlepsze i będzie tutaj po prostu najlepsze, zdarzam się, niż auto. Także myślę, że wszyscy niezależnie od auta mogą mieć tu równe szanse, co nie zmienia faktu, że w pierwszym sektorze na pewno wyprzedzenie będzie graniczyło z cudem, chyba że mówimy o hamowaniu do pierwszego zakrętu z prostej start mety, bo w kolejnej szybkiej sekcji jazda z blisko poprzedzającego auta bez docisku przedniego no będzie na pewno trudna i na pewno będzie wyczuwalna mocna podsterowność. Bardzo się wzmocniła ekipa BMW, jeżeli chodzi o marki. Pod koniec nam tutaj sezonu dużo ludzi doceniło BMW. Uważane przez część jako auto słabsze i zdecydowanie wolniejsze na prostych, ale nadrabia to dobrym prowadzeniem właśnie w zakrętach, plus tym, że nie wymaga dużego docisku, aerodynamicznego, żeby dobrze się prowadzić, czym może kompensować to, że jest troszeczkę, ma troszeczkę słabszy silnik tak naprawdę. No ale już mamy tutaj szyk. Za chwilę zawodnicy miną ostatni, przejadą ostatni zakręt. Jedziemy na prostą start metę i za chwilę padnie komenda pozwalająca zawodnikom na start. I ruszyli. Dobry start Adama Karkuszewskiego. Dobry start też Michała Byrczka. I tutaj cztery four wide wchodzą zawodnicy w pierwszy zakręt. Tutaj wypchnięty Krzysiek Szczygielski. Cóż to jest za walka? No i wydaje się, że będzie Adam Karkuszewski tutaj największym zwycięzcą. Chociaż nie odpuszcza w żaden sposób Tomasz Mikol. Teraz po zewnętrznej, znów ma wewnętrzną i musiał odpuścić. Adam Karkuszewski na trzecią lokatę. Krzysiek Szczygielski z trzeciej lokaty aż na piątą spada. Tomasz Sobański awansuje na szóstą lokatę. Michał Byrczek, wydawało się, że dobrze wystartował. Utrzymuje się, nie spada jedno oczko niżej, jeżeli dobrze kojarzę. Robert Sadowski, ósma lokata. Też oczko niżej, Łukasz Kogut też oczko niżej. Tutaj Tomasz Sobański chyba najlepszy start, najwięcej awansował podczas tego pierwszego okrążenia, w zasadzie podczas... Tutaj Piotr Sojda z Markiem Zdanowiczem walczą. Piotr Sojda za szeroko, zdecydowanie za szeroko. Michał Wawrowski zmienił auto. Ale zaraz, tutaj się mamy bitwę na początku. Bardzo mocno opóźnione hamowanie Wojtka Sadowskiego i przejmuje prowadzenie teraz od Michała Gałucha. No i pierwsza trójka zaczyna nam troszeczkę uciekać. Tomasz Mikolcz, już sekunda straty do Adama Karkuszewskiego. Łukasz Kolbut naciska Roberta Sadowskiego. Z tyłu Piotr Wojdyło pod presją ze strony
Bartka Maciaka. No zderzak, zderzak w zasadzie. Dużo szybciej ten zakręt przejeżdża numer 19, Bartek Maciak, aż musiał troszeczkę ten gaz odpuścić. No i błąd tutaj Piotra Wojdyło. Piotr Wojdyło, delikatny uślizg i traci pozycję. Oj, ale myślę, że nie jedno stracił tu pozycję, bo stracił już pozycję 3 przez ten uślizg. Tym bardziej, że było to na wyjściu na prostą. Fajna kamera. Jaka fajna kamera. Świetna. Ale tutaj Piotr Wojdyło bardzo dobrze pojechał po zewnętrznej, objechał kolegę zespołu Mariusza Madziarskiego w tym pierwszym zakręcie na Circuit of the Americas w Teksasie. Łukasz Kogut w międzyczasie tutaj too wide w pierwszym sektorze i udaje mu się wyprzedzić Roberta Sadowskiego. Robert Sadowski zepchnięty na lokatę numer 9. Krzysiek Szczygielski próbuje tutaj zmusić, zaatakować Tomasza Mikolcza. Ale jesteśmy w drugim sektorze, w którym myślę, że Krzysiek Szczygielski będzie troszeczkę słabszy właśnie od Tomasza Mikolcza. Jak sobie radzi Michał Byrczek? Michał Byrczek tutaj mocno zbliżył się do Tomasza Sobańskiego. Próbuje go zaatakować, ale mu się to nie udaje. Sprawdzimy, jak to wyglądało. Próbował tutaj na wewnętrzną, ale nie udało się. Piotr Sojda tymczasem wyprzedza Marka Zdanowicza. Na pewno jest replay. Tak, to jest replay. Tutaj troszeczkę Marek Zdanowicz za szeroko i traci pozycję na rzecz Porsche numer 33. Co się dzieje? Robert Sadowski mimo straty na rzecz Łukasza Koguta wcale nie odpuszcza. Michał Byrczek. Oj, tutaj co się stało z Tomkiem Sobańskim? Tomek Sobański popełnił jakiś błąd i to bardzo ważny błąd. Zaraz zobaczymy, co tu się działo. Najprawdopodobniej jakiś uślizg lub zwiedzanie pobocza. O, tutaj za szybko i postawiło, wyrzuciło go po prostu w tej krętej, szybkiej sekcji. No i Michał Byrczek na tym mocno skorzystał, bo wyrobił sobie od razu, zyskał przewagę w zasadzie 2,7. Piotr Sojda wyprzedza Andrzeja Kananowicza na hamowaniu, na wyjściu, ale Andrzej Kananowicz siedzi mu na zderzaku. Andrzej Kananowicz nie odpuści, ale widzę, że tutaj nawet korzystając z draftu ma problem, żeby się zbliżyć. Dopiero teraz draft zaczyna coś dawać, hamuje, opóźnia hamowanie, jest po wewnętrznej, ale jednak uznaje wyższość tutaj Piotra Sojdy. Nie udało mu się tej pozycji odzyskać. Krzysiek Szczygielski tymczasem ciągle naciska Tomasza Mikolcza właśnie w tej wolnej sekcji trzeciego sektora, gdzie wydaje się, że Krzysiek Szczygielski ze swoim stylem jazdy będzie najmocniejszy. Bardzo blisko teraz będzie na wyjściu na prostą start meta. Adam Karkuszewski też teraz stracił do Michała Gołucha 1,7 straty. Natomiast Tomasz Mikolcz bardzo dużo odrobił, ale już znów stracił. Także to był jakiś błąd ze strony Adama Karkuszewskiego. Krzysiek Szczygielski, oj, tutaj delikatnie auto zaczęło mu uciekać na tym hamowaniu i też troszeczkę chciał ten apex za bardzo ściąć Krzysiek Szczygielski. Natomiast do Roberta Sadowskiego zbliża się Bartek Maciak. No mamy tutaj sznurek BMW, 3 BMW, a z tyłu Marcin Hinz w Aston Martinie.
No i myślę, że za chwilę będziemy tutaj świadkami ataku Bartka Maciaka. Oj, tutaj dużo wolniej ten zakręt przejeżdżany, musiał troszeczkę zwolnić, w zasadzie zdecydowanie zwolnić, aż zblokował koła tym hamowaniem niespodziewanym. Wychodzimy na krótką prostą, ale jest za daleko, żeby tutaj próbować zaatakować na wewnętrznej. No tutaj musi powalczyć o dobre wyjście z tego zakrętu i to będzie bardzo ważne, czy to jest dobre wyjście, czy to troszeczkę mu się Robert Sadowski oddala. No i wydaje się, że nawet w tym slipstreamie, nawet w tym tunelu aerodynamicznym Bartek Maciak nie będzie w stanie się zbliżyć na tej prostej. Na hamowaniach zdecydowanie lepiej Bartek Maciak się czuje, to widać. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę na niższym docisku może jechać Robert Sadowski, co by tłumaczyło jego większą prędkość na prostych. Właśnie za chwilę zobaczymy, jaka jest prędkość. Bartek Maciak 263, Robert Sadowski 266, no ogromna różnica. 3 km na godzinę, no niecałe, bo to jeszcze 263, no ponad 2 km na godzinę różnicy na prostej. To jest dużo, to jest naprawdę dużo. Zobaczymy, może tutaj na wyjściu na start metę się uda zaatakować. No widać, że nawet korzystając z tego tunelu aerodynamicznego nie jest w stanie się zbliżyć, ale dużo lepiej na hamowaniu Bartek Maciak wypada. No nie zmienia to faktu, że nie jest w stanie tutaj wykorzystać tego swojego atutu. No i jazda tak blisko za zawodnikiem z przodu na pewno wpłynie na opony. Tutaj ten zakręt akurat dużo szybciej jedzie Bartek Maciak, co widzieliśmy na poprzednim onboardzie. Na chwilę przeniesiemy się na pozycję 13, 12-13. Tutaj Mariusz Madziarski walczy z kolegą zespołu Piotrem Wojdyło. Raczej żadnych team orders tu nie będzie. Obaj walczą o utrzymanie się w klasyfikacji generalnej aktualnych pozycji. Nie utrzymanie się, tylko o utrzymanie aktualnych pozycji. Także żadnych tutaj team orders bym się nie spodziewał. Pytanie, na jakich strategiach jadą dwaj zawodnicy. Podobnie ciekawym jest też, jak jadą, jedzie czołówka. Widać, że jeżeli chodzi o czasy, to bardzo zbliżone są te czasy pierwszej trójki. Jeżeli chodzi o ostatnie okrążenie, bo najlepsze okrążenie jest zdecydowanie duża przewaga po stronie Wojtka Sadowskiego. Piotr Komisarczyk wyprzedza Michała Wawrowskiego. Michał Wawrowski musiał popełnić tutaj jakiś błąd. A Krzysiek Szczygielski wciąż naciska Tomasza Mikolcza. Na chwilę zobaczymy, na jakich oponach jedzie Tomasz Mikolcz. Tomasz Mikolcz na komplecie S7. I tutaj zaskoczenie dla mnie bardzo duże, bo Krzysiek Szczygielski również jedzie na pełnym S7, gdzie zwykle przednią oś, na przednią oś wybierał twardszą mieszankę. No to tutaj mamy... Oj, tutaj błąd Roberta Sadowskiego. Robert Sadowski poza torem. No i Bartek Maciak wykorzystuje to bez skrupułów, wskakuje na pozycję numer 9. No widać, że Robert Sadowski jeszcze troszeczkę brakuje mu tempa. Jeszcze troszkę, myślę, brakuje mu wjeżdżenia się w te puszki, a poza tym odrdzewienia po tak długiej, w zasadzie można powiedzieć, dwuletniej przerwie. No i Bartek Maciak
Bartek Maciak. Czy będzie Bartek Maciak teraz podgryza Łukasza Koguta? Zrobiła nam się taka strefa buforowa. Tomek Sobański 10 sekund do Michała Byrczka. Natomiast z przodu różnice między poszczególnymi zawodnikami oscylują między 2 sekundami, a niecałą 1 sekundą. Także pierwsza szóstka jedzie bardzo zbliżonym tempem. No, zapowiada to nam naprawdę fajny wyścig. No i dużo tutaj się na pewno rozwiąże. Widzę, że Tomasz Miekolcz znów troszeczkę odrobił do Adama Karpuszewskiego, ale do całej tej walczącej dwójki Tomasz Miekolcz, Krzysiek Szczygielski dołącza teraz Michał Byrczek. Krzysiek Szczygielski zdecydowanie inną linią tutaj do pierwszego zakrętu. No a Michał Byrczek też tu walczy o w zasadzie o utrzymanie drugiej lokaty, a może nawet o mistrza, jeżeli Tomasza Miekolcza spotkałyby jakieś nieprzyjemne przygody. Krzysiek Szczygielski popełnia błąd. Popełnia błąd, uślizg, no i tutaj delikatny kontakt z bandą, stracił maskę silnika, nie silnika, on tam nie ma z przodu silnika przecież, ale stracił też przedni splitter, na pewno stracił przedni splitter, będzie musiał zjechać na naprawę, na pewno wpłynie to na wynik, na pozycję końcową w tym wyścigu, na pewno nie jest Krzysiek Szczygielski zadowolony. No bo na pewno na tym dużo straci. Dużo straci. No na tym wszystkim korzysta Michał Byrczek. Bardzo zdradliwy jest ten pierwszy sektor, szybki sektor. No i tak jak mówiłem, na torze mamy i długie proste, i mamy też właśnie te kręte sekcje, gdzie potrzebny jest docisk. Szybkie, kręte sekcje. I ciężko ustawić auto w taki sposób, żeby we wszystkich sektorach być najszybszym. No i Krzysiek Szczygielski tutaj poza torem. Brakuje tego splittera, brakuje teraz mu bardzo mocno docisku z przodu. Także myślę, że możemy być pewni, że teraz zjedzie do pit stopu. Widzimy, jak to auto się prowadzi. On w zasadzie w tym momencie nie skręca tak, jakby chciał tego Krzysiek. Wyprzedza go teraz pociąg BMW. Krzysiek bardzo przytomnie poza torem ich wszystkich przepuszcza. A pociąg BMW sekunda przewagi w sekundowych różnicach. Oni mieszczą się teraz w 2 sekundach. Łukasz Kogut, Bartek Maciak i Robert Sadowski. No i tu będzie bardzo ciekawa walka. Robert Sadowski mimo tego błędu już zaczyna odrabiać. Cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Widzę przetasowania. Marcin Hinz, Piotr Wojdyło. Cóż tu się stało? Oj. Zgubiłem. Sprawdźcie, co tu się stało. Oj, przestrzelił tutaj bardzo mocno hamowanie do ostatniego zakrętu Mariusz Madziarski i na tym stracił bardzo dużo, bo aż 2 lokaty, znaczy 1 lokatę, bo atakował Piotra Wydyło, ale Piotr Sojda na tym wszystkim skorzystał. Tymczasem Krzysiek Szczygielski w pitach, ale Piotr Wydyło pod presją ze strony Piotra Sojdy. Adam Karkuszewski walczy z Michałem Gałuchem. Karkuszewski po wewnętrznej. Karkuszewski ma wewnętrzną. Kolejny zakręt to też wewnętrzna i wyprzedza Michała Gałucha. Z kolei Piotr Sojda walczy tutaj z Piotrem Wojdyło. Dwóch Piotrków. Próbuje tutaj po wewnętrznej, mocno później hamowanie, ale przestrzelił ten zakręt i będzie musiał oddać tą lokatę. Oddaje, jak najbardziej oddaje tą lokatę. Ależ tutaj się dzieje. Z tyłu jeszcze Mariusz Madziarski, mocno będzie ich tam wszystkich z przodu naciskał. Mamy świetną walkę
z tyłu dojechał do nich wszystkich Andrzej Kananowicz. Jeszcze tam z tyłu dojeżdża Marek Zdanowicz. Powoli się zbliża, także będziemy mieli tutaj fenomenalną walkę. Na pozycjach 7, 8, 9 też 3 BMW. Na pozycjach 1, 2, 3, jeżeli chodzi o pozycję numer 1, to 5 sekund przewagi Wojtek Osadowski. Wojtek Osadowski po raz kolejny świetnie przygotowany do wyścigu. Świetnie przygotowany do wyścigu i w zasadzie bezkonkurencyjny w tym momencie. Tutaj Piotr Wojdyło, w zasadzie pod presją od samego początku, to delikatny uślizg, widzieliśmy na samym początku, błąd do T1, może jeszcze niedogrzane opony, też była presja ze strony, nie pamiętam kto to był, w każdym razie chyba Robert Sadowski, Bartek Maciach, no nie pamiętam, mniejsza o to, w każdym razie ciągle musiał bronić się tutaj przed Mariuszem Madziarskim. Teraz musi się bronić przed Piotrem Sojdą. Piotr Sojda bardzo dobrze tutaj, bardzo dobre tempo. Bo praktycznie na zderzaku tutaj Bartek Maciak. Siedział dla zderzaku, dla Łukasza Koguta. Na tym ciasnym zakręcie numer 11. Bardzo ważny zakręt. Zarówno hamowanie, a najważniejsze wyjście na ponad kilometrową prostą. To tutaj na pewno odbywa się najwięcej hamowań. I Bartek Maciak po raz kolejny pokazuje, że bardzo dobrze czuje się na hamowaniach w tym BMW. Podobnie jak było w przypadku, kiedy atakował. Cóż tu się stało? Jakiś błąd Adama Karpuszewskiego i Adam Karpuszewski spada aż na piątą lokatę, tracąc aż 3 miejsca. Co tutaj się stało? A tymczasem Tomasz Mikolcz wskakuje na drugą lokatę, mocno opóźnił tutaj hamowanie, ale wywiózł troszeczkę Michała Gołucha, na tym wszystkim skorzystał Michał Byrczek. Michał Byrczek wskakuje na drugą pozycję przed Tomasza Mikolcza. To jest bardzo ważne, bo w przypadku jakichkolwiek problemów Tomasza Mikolcza, Michał Byrczek będzie miał dużo, dużo, dużo punktów. A przypominam, 55 punktów przewagi Tomasz Mikolcz ma nad Michałem Byrczkiem w klasyfikacji generalnej, a dwa wyścigi zostały nam tylko do końca. 3 BMW nadal tutaj w sznureczku, można powiedzieć, jeden za drugim. Troszeczkę Robert Sadowski zaczyna odstawać. Być może przestają mu trzymać powoli opony. Chociaż z tego, co mi tutaj podpowiadał Tomasz Mikolcz, dość dobrze jest w stanie zarządzać oponami Robert Sadowski. Może też kwestia jeszcze zbyt małego wjeżdżenia w R-Faktora, w to auto, w te opony. I dlatego też wygląda to tak, jak wygląda. Sprawdźmy, co się stało z Adamem Karpuszewskim. Gdzie popełnił błąd? Widzimy, że ma dużą przewagę, bardzo dużą przewagę. O, tutaj uślizg tyłu bardzo daleko wyrzuciło go w tym zakręcie numer 19. Miał szczęście, że w zasadzie nie spotkał się z bandą. No i na pewno nie jest zadowolony, na pewno nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Najszybsze kółko w tym wyścigu 2.04.514. Gdzie to? Oj, tak, na świeżych oponach 2.04.516. Krzysiek Szygielski na 18 pozycji. Czyli zbliżamy się już do czasów sesji kwalifikacyjnej tak naprawdę. Tymczasem Piotr Wodejuło ciągle skutecznie opiera się tutaj dla Piotra Sojdy. Oj, tutaj błąd w tym zakręcie numer 19. Delikatnie ucieka tył na hamowaniach dla Piotra Wodejuło. Może się to pogłębić wraz z tym, jak będą zużywały mu się opony. Jesteśmy 23 minuty w wyścigu. Super kamera, czemu ta kamera się częściej nie włącza? Kurczę, świetna jest.
W ogóle powinno być dużo częściej. W ogóle powinienem mieć taką kamerę. No próbowałem zdobyć taką kamerę, ale niestety z aktualnymi buildami kamera z helikoptera no nie bardzo działa. Kurde, jak ja to włączyłem? Nie wiem. Magia. Dobra. Może... A, kurczę, to tor to kamery. Mogę ją włączyć. Dobra, super, podoba mi się. Na razie będzie tak. Widzimy, jak blisko jadą ci zawodnicy. Marcin Hinz też troszeczkę, wydaje mi się, stracił tempa i powoli dogania ich ten sznurek. Ależ blisko teraz jedzie ta trójka. Blisko siebie. Ależ blisko tutaj. Mocno zyskuje, widać, mocno zyskuje Piotrek Sojda. Próbuje tutaj zaatakować po wewnętrznej i znów troszeczkę przestrzelił ten zakręt. Wywiózł Piotra Wojdyło. No raczej powinien oddać tą pozycję, bo nie była to pozycja zyskana w sposób prawidłowy. To nie jest Formuła 1, gdzie można wywozić zawodników. Co gorsza, stracił pozycję na rzecz Mariusza Madziarskiego Piotr Wojdyło i tu będzie miał duży problem, a Piotr Sojda najprawdopodobniej po prostu odpuści oddawanie tej pozycji. No i sędziowie potem rozstrzygną już po wyścigu. Ale tutaj błąd Piotra Sojdy, w zasadzie bokiem jedzie, co momentalnie wykorzystuje Mariusz Madziarski. Bokiem pokonany zakręt numer 19 i duża strata prędkości i od razu Mariusz Madziarski skakuje na pozycję numer 11. Jest to bardzo ważny wyścig dla Mariusza Madziarskiego i dla Piotra Wojdyło, o czym wcześniej mówiłem. Adam Karkuszewski przez ten niewielki błąd, w zasadzie wielki błąd, bo wyleciał bardzo, bardzo daleko za tor, z pozycji numer 2 spada na pozycję numer 5. No i teraz będzie miał problem, żeby tą pozycję odzyskać. Najlepiej na tym wszystkim wyszedł Michał Byrczyk. Jedzie na pozycji numer 2 w tym momencie. Świetna pozycja. Na pewno jest z niej bardzo zadowolony. Ale zobaczymy, jest dopiero 26 minut wyścigu za nami. Także jeszcze kupa czasu. Nasz pociąg BMW nieprzerwanie mieści się nam wciąż w dwóch sekundach. Niecałe sekundowe odstępy między tymi zawodnikami. To widać, że ciężko jest tu wyprzedzić, jadąc tym samym autem zawodnika z takimi samymi umiejętnościami. Co nie powinno w zasadzie dziwić. Gdyby to były inne auta, to może w różnych sektorach miałyby troszeczkę różne osiągi. Natomiast tutaj, jadąc identycznymi autami spod tej samej, spod szyldu tej samej marki, podobne umiejętności, no pozostaje tutaj tak naprawdę czatować na błąd przeciwnika, na błąd rywala. Natomiast Piotr Sojda mimo tej straty będzie tutaj już próbuje naciskać Mariusza Badzierskiego. Sprawdźmy, na jakich oponach będzie Mariusz Madziarski i Piotr Sojda. Piotr Sojda komplet S7, Mariusz Madziarski komplet S7. Wygląda na to, że zawodnicy zdecydowali się tutaj na dwa pit stopy. Ciekawe rozwiązanie, bo zwykle większość decydowała się na jeden pit stop, no ale na razie nie sprawdziłem wszystkich przecież. Wojtek Osadowski, komplet S7.
Michał Berczek to też komplet S7, Tomasz Mikolcz komplet S7, Adam Karpuszewski, no będę zaskoczony, jeżeli nie będzie S7. Jest S7, Michał Gałuch zapewne tak samo. No i widać, Piotr Wojdyło, mimo że skutecznie opierał się atakom Piotra Sojdy, no to wow, ale z helikoptera ujęcie, kurczę. Normalnie, widać tutaj jak Marcin Hinz zwalnia, mocno zwalnia, tutaj bardzo gwałtownie musiał aż hamować Mariusz Madziarski. No i mówiłem, że Marcin Hinz, troszeczkę mu tempo opadło. Spadło, nie opadło. W każdym razie. No i teraz jest pod presją ze strony Mariusza Madziarskiego. A to, co mówiłem wcześniej, że Piotr Wojdyło skutecznie tutaj opierał ataki, tuż to Robert Sadowski wyprzedza Bartka Maciaka, ale Bartek Maciak momentalnie odzyskuje tą lokatę. Jakiś błąd tutaj na hamowaniu. Nieudany atak, już sprawdzamy, co tu się stało. Bardzo blisko wyszedł tutaj na prostą start metę, w zasadzie na zderzaku. Oj, tutaj dużo później zahamował i aż stracił panowanie nad bolidem tak naprawdę. Dobrze, że nie ściągnął ze sobą, nie zdjął tak naprawdę swojego przeciwnika. No a na tym wszystkim zyskał Łukasz Kobut, bo wyrobił sobie przewagę ponad 2,6 sekundy, czyli 1,5 sekundy na tym manewrze stracili obaj prowadzący BMW. Tymczasem Wojciech Osadowski tak naprawdę bezkonkurencyjny, 8,7. Robert Sadowski znów wyprzedza Maciaka. Ależ tutaj walka. Mariusz Madziarski wyprzedza Piotrę Sojda, Piotr Sojda wyprzedza Mariusza Madziarskiego. Tułaj tutaj wychodzą ci zawodnicy. O, może teraz by tak i będzie dobry ten po wewnętrznej. Sadowski utrzymuje kontakt, ma prawo, pełne prawo do Tułaj. No tutaj ciasną linią pojechał Bartek Maciak. Szerzej poleciał Robert Sadowski, poleciał, pojechał, licząc na trochę większą prędkość tutaj w tym zakręcie. No ale ta większa prędkość nie pozwala mu na odzyskanie tej pozycji. Tutaj błąd Maciaka, ale Maciak zjeżdża do pit stopu. Najprawdopodobniej Hinz, co się stało z Hinzem? Tu też się dzieje, dużo się dzieje. Andrzej Kanonowicz wyprzedza Marcina Hinza. Piotr Wojdyło, ależ Marcin Hinz tutaj spadł kilka dobrych pozycji. Cóż tu się stało? Marcin Hinz wyspinował. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Tu jeszcze wyprzedził go wcześniej Mariusz Madziarski. Słabe wyjście na tą najdłuższą prostą. Tutaj też zaraz zobaczymy spina. Najprawdopodobniej błąd na hamowaniu. Aj nie, tutaj doszło do kontaktu. Dobrze, że tutaj nic się więcej nie stało i żaden z zawodników z tyłu nie wjechał Piotr Sojda i Marcina Hinza. No ale tutaj stracili kupę czasu i kupę pozycji, bo aż trzy pozycje stracił, cztery pozycje stracił Piotr Sojda. Trzy pozycje w wyniku tego wypadku. Natomiast dobra, wracamy do tego, co się dzieje naprawdę, bo widzę tutaj Michał Byrczek walczy z Tomaszem Mikolczem. Ależ Piotr Wojdyło spada na koniec. Też się dzieje tyle, że przestałem nadążać tak naprawdę. Marek Zdanowicz wyprzedza Marcina Hinza. Michał Byrczek pod presją ze strony Tomasza Mikolcza.
Piotr Sojda wyprzedza Marcina Hinza. Cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Marcin Hinz po prostu już przestają mu chyba trzymać opony. Marcin Hinz na S7. Także no za jakieś 7 minut będzie koniec stintu. Tak naprawdę. Co tutaj się działo? Tutaj nurkował po wewnętrznej Tomasz Mikolcz. Ale wewnętrzną do następnej serii zakrętów utrzymuje spokojnie Michał Byrczek. Ależ mamy walkę, ależ mamy walkę. Dobra, wracamy, wracamy, bo znowu coś przegapię. Piotr Sojda bardzo dużo stracił, ale cóż się stało z Piotrem Wojdyło? Najprawdopodobniej gdzieś tutaj musiał zwiedzać pobocze w wyniku jakiegoś błędu. No i teraz walczy z Michałem Wawrowskim. No i tutaj błąd Michała Wawrowskiego od razu i Piotr Wojdyło będzie to wykorzystywał. I tak, zyskuje pozycję, próbuje też wykorzystać to Krzysiek Szczygielski, tak, wykorzystuje to również Krzysiek Szczygielski, dwaj zawodnicy Mantis Racing zyskują jedno oczko. No i zaraz zobaczymy, czy Piotr Wojdyło puści Krzyśka Szczygielskiego na tej prostej. Najprawdopodobniej tak, już widzę tutaj po wewnętrznej ustawia się Krzysiek Szczygielski. Mogli to troszeczkę lepiej rozegrać czasowo, ale skoro tak zdecydowali, no to tak. I Krzysiek Szczygielski tutaj wyprzedza Piotra Wojdyłę, bardzo agresywnie tnął ten wewnętrzny kerb, apex tego zakrętu, pierwszego zakrętu na tym torze tak naprawdę. No, przenieśmy się teraz do czołówki. Tutaj teraz Adam Karkuszewski naciska Tomasza Mikolcza. A z tyłu Michał Gałuch. Gdzieś tam właśnie widzę, że Adam Karkuszewski wyprzedził Michała Gałucha. Gdzieś mi to umknęło, gdzieś to przegapiłem. No ale widzę, że no przestają zawodnikom powoli trzymać opony. Za chwilę będziemy się mogli spodziewać pierwszych planowanych zjazdów do pitstopów. Bardzo wcześnie Bartek Maciak zjechał do pitstopu, ale on bardzo dużo jechał na zderzaku poprzedzającego zawodnika. Zawodnika przed nim. Także no jego opony mogły dostać bardzo mocno w kości. Dlatego też widzieliśmy na tym przed samym zjazdem bardzo dużo uślizgów w wykonaniu Bartka Maciaka. I najprawdopodobniej była to bardzo mądra decyzja, bo teraz Bartek Maciak 17 sekund z przodu wolnego powietrza, 19 sekund z tyłu. I tak naprawdę może zająć się spokojną jazdą i kontrolowaniem tempa bez presji ze strony innych zawodników, a oczywiście do momentu, aż inni zaczną zjeżdżać do pitstopów. Jak widać, Piotr Wojdyło spadł tak daleko do tyłu ze względu na to, że był w pitstopie. Był w pitstopie, podczas gdy ja szukałem i powtarzałem powtórki, pokazywałem replaye. To Piotr Wojdyło zdecydował się tutaj na pit stop też wcześnie, bardzo wcześnie tak naprawdę. No i pytanie, czy będą w stanie zawodnicy pojechać pełne 40 minut na jednym komplecie S7, bo jak widać, wcześniejsze zjazdy się zdarzają. Dość oponożerny jest ten tor, szczególnie szczególnie oponożerne są 17, 18, Michał Gał. Michał Gał w pitstopie zjeżdża razem z Adamem Karkuszewskim. Obaj są w pitstopie. No i zobaczymy, kto pierwszy nam tutaj wyjedzie. Marek Zdanowicz naciska tutaj nam Andrzej Kanonowy. Jeszcze Piotr Sojda nam się tutaj do tego wszystkiego miesza. Cóż tu się dzieje na tym torze? Tomasz Sobański również w pit stopie. Tymczasem Adam Karkuszewski utrzymuje czwartą lokatę, jeżeli chodzi o pit stop. Ale jednak traci jedno oczko na rzecz Adama Karkuszewskiego. Tutaj Robert Sadowski. Robert Sadowski wyprzedza Michała Gałucha. Mówię, dobrze mówię. Ale oni jeszcze nie byli w pit stopie. Tomasz Sobański.
też jest w pit stopie ze swoim Porsche z zielonymi akcentami. Ależ tutaj się dzieje. Piotr Sojda uwikłany praktycznie w każdą walkę, jaka tu się rozgrywa na tych pozycjach w okolicy 10 miejsca. To niebywałe, coś niebywałego, co się w tym wyścigu dzieje. Świetny wyścig, mnóstwo akcji. Na pewno kilka rzeczy przegapiłem, no ale nie jestem w stanie wszystkiego sam ogarnąć. Jakby nie patrzeć. Godzina, 22 minuty, 82 minuty równo do końca. W tym momencie właśnie wybiły. Także czeka nas jeszcze dużo ścigania. Piotr Sojda na zderzaku. Oj, tu dużo lepsze wyjście. Czy będzie się decydował na atak? Wchodzi na wewnętrzną. Opóźnia hamowanie. Bardzo ważne jest tutaj to hamowanie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Kto miał lepsze wyjście na tą najdłuższą prostą na tym torze? Korzystając z tunela aerodynamicznego, Andrzej Kananowicz zbliża się. Zbliża się do Piotra Sojdy. Piotr Sojda nie broni wewnętrznej. No i jest to słuszna decyzja, bo Andrzej Kananowicz nie był w stanie na tyle opóźnić hamowania, żeby zaatakować skutecznie. Tomasz Mikolcz również zjeżdża do pit stopu. Adam Karkuszewski tymczasem mija linię start mety i wyprzedza również Tomasza Mikolcza. Tomasz Mikolcz w tym momencie rusza ze swojego stanowiska w boksach. No ale przewaga Adama Karkuszewskiego nad Tomaszem Mikolczem no będzie całkiem duża. Była to dobra decyzja, żeby zjechać wcześniej, no bo przewaga naprawdę będzie duża. Adam Karkuszewski wyprzedza Tomasza Mikolcza w boksach. Bardzo dobra decyzja, świetne podcięcie. Co na to wszystko Michał Byrczyk, Wojciech Osadowski? Oni jeszcze w pitach nie byli. Łukasz Kogut zjechał do pit stopu. Marek Zdanowicz również zjechał do pit stopu. Ależ nam się tu teraz miesza Robert Sadowski, który jeszcze w pit stopie chyba nie był. Nie był. Na piątej lokacie tuż za Tomaszem Mikolczem. Bardzo dobrze, że Tomaszowi Mikolczowi udało się wyjechać przed Robertem Sadowskim, bo tak by był troszeczkę spowolniany. Ale mogłyby wejść tutaj do gry wtedy Team Orders i najprawdopodobniej Tomasz Sadowski po prostu by go puścił. Robert Sadowski, przepraszam. Zaczynam mylić. 5 sekund przewagi Adam Karkuszewski nad Tomaszem Mikolczem. Świetnie, tutaj mnóstwo czasu stracił gdzieś Tomasz Mikolcz. Pytanie gdzie? Razem zjeżdża obecny lider i jadący na drugim miejscu Michał Byrczek. Stanowiska mają obok siebie, ależ tutaj będzie ciasno. No i zaraz zobaczymy, jak gdzie wyjedzie w stosunku, gdzie wyjadą pierwsza dwójka po swoich pit stopach w stosunku do Adama Karkuszewskiego. Jak to będzie wyglądało? Wojciech Osadowski już rusza. Adam Karkuszewski wyjeżdża na prostą start metę. Michał Byrczek ciągle w boksach. Michał Byrczek dopiero rusza. Adam Karkuszewski po pit stopach, po serii pit stopów skasuje na drugą lokatę. Świetnie tutaj, świetne podcięcie. No niebywały ten pit stop. Naprawdę dobra decyzja o momencie zjazdu do boksów. Świetne, bardzo mi się podobało. Robert Sadowski w boksach. Mariusz Madziarski również zjeżdża w tym momencie do boksów. I tak naprawdę w tym momencie Piotr Sojda, Andrzej Kananowicz jeszcze w boksach nie byli. Piotr Sojda właśnie do boksów zjeżdża. Andrzej Kananowicz decyduje się jeszcze zostać na torze. No i mocno nam się tu przetasowało. Wojciech Osadowski 9 sekund przewagi, także on utrzymał ten swój bezpieczny bufor bezpieczeństwa nad drugim zawodnikiem.
Mariusz Madziarski wyprzedza Piotra Sojdę, ale tak nie, on był przed Piotrem Sojdą. Przepraszam, zjechał pierwszy do boksów, także ta walka jest tutaj w tym momencie rozstrzygnięta na korzyść Mariusza Madziarskiego i to z całkiem dużą przewagą wyjeżdża przed Piotrem Sojdą. Piotr Sojda dopiero pokonuje pierwszy zakręt okrążenia. Michał Byrczek będzie teraz naciskał Tomasza Mikolcza. Z tyłu Michał Gałuch z niewielką tak naprawdę stratą 3 sekund. No i dalej jest ten bufor bezpieczeństwa 30-sekundowy Andrzej Kananowicz, ale on jeszcze nie był w boksach, w związku z czym można powiedzieć 30 sekund Tomasz Mikolcz, przepraszam, Tomasz Sobański na lokacie 7 do Michała Gałucha na lokacie 5. No a Adam Karkuszewski podkręca tempo, już 6 sekund przewagi nad Tomaszem Mikolczem. Po wyjeździe z boksów było to sekund 5. Także zmienia nam się tutaj dynamicznie, no i podkręca nam tutaj tempo Adam Karkuszewski. Michał Gałuch tymczasem, najszybsze okrążenie na torze, 2.04.472, pobija poprzedni czas o 40 tysięcznych sekundy. Ależ na żyletki tutaj. No i Michał Gałuch być może po tym pit stopie będzie w stanie tutaj powalczyć jeszcze, ponaciskać Michała Byrczka. Ależ mamy tutaj walkę 40 minut tak naprawdę. Ponad 40 minut w tym momencie ciągle mamy walkę na torze. Świetnie, teraz nam się troszeczkę zawodnicy rozjechali. Marek Zdanowicz za Piotrem Sojdą, Bartek Maciak, właśnie Andrzej Kananowicz ostatni. Czy jeszcze ktoś tam się ostał bez pitu? Jeszcze Michał Wawrowski bez pitu. Bo Michał Wawrowski, na jakich oponach jedzie Michał Wawrowski? Już sprawdzam. Michał Wawrowski jedzie nam na oponach S9 przód, S7 tył, także on podejrzewam, jedzie na jeden pit stop, to nic dziwnego, że jeszcze nie zjechał. Jedyna osoba na torze, jedyny kierowca na torze, który zdecydował się jechać na jeden pit stop. Wygląda na to, że wszyscy założyli, że lepiej jechać na dwa pit stopy. Niebywałe, naprawdę niebywałe, jestem bardzo zaskoczony, bo zwykle było to obsadzone porówno, a nawet wybór strategii był obsadzony porówno. Wojciech Ozdowski, przepraszam, 2.03.876, czas już jest lepszy niż ten osiągnięty w kwalifikacjach. Świetny czas. Czy zbliżymy się i pobijemy bariery 2.03? Myślę, że po tym ostatnim pitstopie na świeżych oponach z paliwem na 40 minut jazdy mogą pojawić się tutaj czasy w okolicach niskich 2.03, a być może nawet zobaczymy jakieś 2.02. Tak bym chciał. Co ja mówiłem? Piotr Wojdyło tutaj będzie teraz walczył z Andrzejem Kananowiczem, Marek Zdanowicz z Piotrem Sojdą, Michał Byrczek z Tomaszem Mikolczem. Natomiast o czym ja mówiłem? Mówiłem o tym, że tylko jedna osoba zdecydowała się i to Michał Wawrowski zdecydował się na jazdę na jeden pit stop. Tak jak mówiłem, tendencja w poprzednich wyścigach zwykle była mniej więcej wyrównana, ilość zawodników, która zdecydowała się na jeden pit stop i dwa pit stopy, a nawet raczej wskazałbym, że to jazda na jeden pit stop była bardziej popularna, można powiedzieć, ta strategia była bardziej popularna wśród zawodników. Natomiast tutaj mamy ewidentnie miażdżącą przewagę strategii S7 i jazdy na dwa pit stopy. S7, czyli najbardziej miękka mieszanka, jeżeli ktoś nie wie, o czym do końca mówię, no bo tak zakładam, że wszyscy raczej wiedzą, o co chodzi. Tomasz Mikol zaczyna troszeczkę odrabiać do Adama Karkuszewskiego, natomiast oj, tutaj Tomasz Mikol, nie, dobra, wszystko nie pomieszałem, ale Adam Karkuszewski nie jest w stanie utrzymać tutaj tempa Wojciecha Osadowskiego.
jest od niego mniej więcej o sekundę wolny na okrążeniu, na ostatnim okrążeniu, o sekundę wolny, na tym okrążeniu 40 wolny, wolniejszy, wolny, Boże, włączony jestem. No, przyciąłem się na chwilkę. Bezkonkurencyjny jest Wojciech Ozdowski. Bezkonkurencyjny. Tak naprawdę. Ale Tomasz Mikolcz też tutaj ostatnie okrążenia bardzo mocno. Ostatnie okrążenie to najszybsze okrążenie w jego wykonaniu. Michał Byrczek też ostatnie okrążenie nie jest najszybszym, ale w zasadzie 4 tysięczne wolniej od Tomasza Mikolcza na ostatnim kółku, także no bardzo, bardzo, bardzo porównywalne tempo, w zasadzie identyczne można powiedzieć, 40 to jest na granicy błędu. Świetne, świetne, mamy tutaj emocje. Uważam, że do końca do ostatniej minuty, do w zasadzie do pokazania szachownicy na Road America za 4 tygodnie nie będziemy mogli być pewni, jeżeli chodzi o ostateczną kolejność w klasyfikacji generalnej. Jeżeli Tomasz Mikolcz dzisiaj zajmie tą trzecią lokatę, no to zapewni sobie mistrza, ale myślę, że pozycja 2-3 będzie rozstrzygała się dopiero na samym końcu na Road America. To już świetna to jest kamera. Dlaczego na innym torze? Na innych torach nie ma takiej kamery. Chyba, że przegapiłem, że jest coś takiego. Też jest takie prawdopodobieństwo. Nie, nie ma takiego prawdopodobieństwa. Bez przesady. Bez przesady. Michał Wawrowski przepuszcza dublujących go zawodników. Zmienił auto, jeździł Michał Wawrowski Dodge Viperem. A przynajmniej jeździ w innej serii Dodge Viperem. No, możliwe, że mi się mylą serię. Tutaj troszeczkę nie dogadał się z Michałem Gałuchem i trochę Michał Gałuch będzie ten dubel go kosztował czasowo, bo tutaj troszeczkę się nie dogadali i Michał Gałuch w zasadzie wyprzedzał dublowanego poza torem. Dobrze, że bez strat w bolidach. Marcin Hinz będzie tutaj teraz atakował Piotra Wojdyło. Piotr Wojdyło bardzo szeroko, właśnie chciałem powiedzieć o tych dwóch zakrętach 17-18, przez które aktualnie jadą zawodnicy. Tutaj Michał Gałuch chodzi na wewnętrzną, ależ świetny atak, tu bym się nie spodziewał. Piotr Wojdyło popełnia błąd, bardzo przytomnie Marcin Hinz bardzo szeroko jedzie i zostawia miejsce dla lecącego w zasadzie bokiem Piotra Wojdyło. Ale tu dużo lepsze wyjście. Tak, tak, dobra, niech będzie tak. Ależ walka dwóch Astonów Martinów. Tutaj zdecydowanie inne linie jazdy, troszkę za szeroko, za głęboko w ten zakręt. Piotr Wojdyło mógł zdecydowanie ciaśniej go pokonać, no i traci pozycję na rzecz Marcina Hinza. Nie widać, jak praktycznie w tym samym momencie redukują bieg przed wjazdem w tę w tą sekcję szybkich zakrętów, prawy, lewy. Tutaj szuka Piotr Wojdyło sposobu, będzie próbował się odgryźć, to nie jest, nie złożył jeszcze broni w żaden sposób. Troszeczkę musiał opanować bolid. Oj, dużo, dużo wcześniej hamuje tutaj Marcin Hinz.
Oj, musiał tutaj odpuścić gaz, żeby nie uderzyć Marcina Kinza. Mógł troszeczkę chyba się jednak powstrzymać z tym odpuszczeniem gazu. To na pewno miałby dużo lepsze wyjście dzięki temu. No ale nie wiadomo, czy nie skończyłoby się to kontaktem. Tam z tyłu widzimy, nadciera Wojtek Osadowski. Pytanie, czy Wojtek Osadowski nie wmiesza się tutaj w tą walkę. Po wewnętrznej Piotr Wojdyło, ale nie do końca pewnie. Nie był pewny, czy ma prawo do tu White. Troszeczkę za wcześnie zahamował, żeby tutaj zaatakować. Natomiast za chwilę... Wow, ale już mi się ta kamera podoba. W każdym razie za chwilę tutaj Wojtek... No teraz to akurat nic nie widać. Za chwilę tu Wojtek Osadowski będzie dublował tych zawodników. No ale tutaj w tej ciasnej sekcji widzę, że Piotr Wojdyło nie radzi sobie tak dobrze. Szczególnie sprawia mu problem zakręt numer 16. No i ten zakręt numer 19 również. Elegancko przepuszczony Wojciech Osadowski, elegancki dubel. Piotr Wojdyło bardzo fajnie, bardzo dojrzale, bardzo odpowiedzialnie się zachował. No ale na tym wszystkim zyskuje Marcin Hinz. No i zwiększy swoją przewagę już do 3 sekund. Także czy Piotr Wojdyło będzie w stanie tutaj odpowiedzieć? Tymczasem Adam Karkuszewski, mimo fenomenalnego pit stopu, na którym zyskał 2 pozycje, zaczyna tracić tempo i zaczyna doganiać Tomasz Mikolcz, redukować tą stratę. Miał 5 sekund przewagi, teraz to już są tylko 4 sekundy. Na ostatnim kółku odrobił 6 dziesiątych, także dużo. No, trzeba zauważyć, że zawodnicy już zaczynają dublować, także mogły być to problemy z dublami, czy po prostu strata czasu na dublowaniu. Tymczasem Michał Byrczek też zbliża się tutaj do Tomasza Mikolcza i Tomasz Mikolcz wcale... Ale to wcale... nie może czuć się bezpiecznie, mając takiego zawodnika jak Michał Byrczek na ogonie. Przed zjazdami do pitstopu, o ile dobrze pamiętam, to właśnie Michał Byrczek był na drugiej lokacie, teraz jest na czwartej lokacie i to on najgorzej na tych pitstopach wyszedł. No ale zobaczymy, jeszcze jedna seria pitstopu przed nami. Trzeba pamiętać, żeby to odpowiednio strategicznie rozegrać. Żółta flaga przez chwilkę no, w trzecim sektorze, ale nie widzę tutaj, żeby ktokolwiek spinował, przynajmniej... o moim tutaj w pluginie nic mi nie wyskoczyło. No i Michał Byrczek zaczyna tutaj się zbliżać mocno. No mam nadzieję, że za chwilę będziemy tutaj w kamie ataku. O tak, o. Ależ tu jest dużo kamer, no nie mogę tego przeżyć. Circuit of the Americas. Otwarty w 2012 roku. Wydaje się nieprawdopodobne, ale budowa rozpoczęła się 31 grudnia 2010 roku. Zakończyła się w lipcu 2012 roku. Półtora roku zajęło wybudowanie tego obiektu. Muszę przyznać, że przynajmniej dla mnie jest to dość imponujący czas. Półtora roku wybudować taki tor od A do Z. Tor ma pojemność, można powiedzieć, może pomieścić ponad 120 tysięcy widzów. Rekord był w zeszłym roku na Grand Prix. A nie wiem, czy nie w tym roku. Tak, w tym roku na Grand Prix był rekord przecież. Tydzień temu na Circuit of the Americas był wyścig. Nie pamiętam, jaka to jest liczba, ale wydaje mi się, że to było powyżej 120 tysięcy. Ale nie chcę kłamać, nie chcę wymyślać. W każdym razie oficjalnie pomieści 120 tysięcy osób. Długość tej konfiguracji, po której tutaj zawodnicy jadą w tym wyścigu, to jest
5513 metrów. Zawodnicy mają do pokonania na tym dystansie 20 zakrętów. No i cóż, odbywa się tutaj oczywiście Grand Prix Formuły 1. Oj, bardzo szeroko Michał Byrczek tutaj w tym zakręcie numer 16. No i to troszeczkę kosztowało go czasowo. W każdym razie tak, odbywa się tutaj Grand Prix Formuły 1 oczywiście. IMSA WeatherTech Championship, Sports Car Championship, czyli odpowiednik z tego American Le Mans Series, o ile dobrze kojarzę. FIA World Endurance Championship, Six Hours of Kota, też tutaj ma miejsce, że tak się wyrażę. No i oczywiście Moto Grand Prix też tutaj jeździ, także dużo imprez dużego kalibru. Sam tor, tak jak już wcześniej wspominałem, pod ręki Hermana Tilke przy współpracy z ale z jakimś kierowcą wyścigowym. Nie wiem, czy nie kierowcą moto właśnie MotoGP. W każdym razie widać tu troszeczkę jego charakterystyczną rękę na torze i zmiany elewacji, i tak jak wcześniej mówiłem, kręte szybkie sekcje, kręte wolne sekcje, proste, także bardzo tor, który ma w sobie w zasadzie wszystko. Że się tak wyrażę? Zdarzam się. Adam Karkuszewski, troszeczkę zmienię temat, bardzo mocno tutaj traci na ostatnim kółku, 2,2 sekundy wolniej od Tomasza Mikolcza. Tymczasem Krzysiek Szczygielski wyprzedza Bartka Maciaka, który zjeżdża do pit stopu. Bartek Maciak, bardzo, bardzo krótkie stinty. Ciekawe, czym to jest produktowane. Tymczasem Tomasz Mikolcz siedzi już praktycznie na zderzaku. Tutaj teraz dublowany Piotr Wojdyło. Tutaj bardzo szeroko Piotr Wojdyło aż za torem, szeroką zewnętrzną linią jazdy puszcza Michała Byrczka. No, Bartek Maciak w godzinę dwa stinty, trochę mało, oj tutaj szeroko troszeczkę Tomasz Mikolcz, trochę poza apeksem, no na pewno stracił na tym kilka dziesiątych. Już się stało z Adamem Karkuszewskim, najprawdopodobniej jakiś błąd, ale tutaj Michał Byrczek teraz będzie atakował, będzie szukał teraz sposobu, żeby podgryźć, zaatakować Tomasza Mikolcza. No i zobaczymy, jak to się... Mówiłem trochę o to, że tor został otwarty przejazdem Mario Andretti'ego, który zrobił kilka pokazowych kółek w Lotusie 79 w bolidzie, którym zdobył Mistrzostwo Świata w 1978 roku. Mario Andretti, jeden z najbardziej utytułowanych, o ile nie najbardziej utytułowany kierowca wyścigowy Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy atak po wewnętrznej. Ależ za szeroko. Tomasz Mikolcz też troszeczkę próbował zamknąć tutaj drzwi dla Michała Byrczka, ale Michał Byrczek teraz musi uznać wyższość jednak Tomasza Mikolcza. Był to taki kontakt, no dość delikatny. Pytanie, czy tutaj wpacnięcie w tył ze strony Michała Byrczka. No, Michał Byrczek troszeczkę szybszy w tym momencie. W międzyczasie Marcin Hinc wyprzedził Andrzeja Kananowicza. Zobaczmy, jak to się stało. Ależ ciasno pokonuje ten... Oj, tutaj błąd, po prostu uślizg, delikatny uślizg Andrzeja Kananowicza. I to wykorzystuje Marcin Hinc.
za daleko, Michał Berczyk, żeby zaatakować tutaj w tym pierwszym zakręcie. Jesteśmy na pół metku, 57 minut do końca. Jeszcze jeden pit stop na pewno przed nami. Zobaczymy, jak długo Michał Berczyk będzie w stanie naciskać Tomasza Mikolczanina, jak długo pozwolą mu opony, żeby utrzymywać takie tempo tak blisko zawodnika z przodu. Kończąc, kilka ciekawostek o torze, takich informacji o torze. Na torze jest wieża widokowa, która tam nam się co chwila pokazuje. 70-metrowa wieża widokowa, teraz widać w prawym górnym rogu, z której jest świetny widok na cały tor. No bardzo chętnie bym sobie tam szedł i popatrzył, oglądał jakiś wyścig. Bo w zasadzie jest to na pośrodku toru i każde miejsce toru widać z niej. Bardzo dokładnie. Krzysiek Szczygielski w pitach, Michał Wawrowski również w pitach. No i to pasuje. Michał Wawrowski ze swoją strategią jazdy na jeden pit stop, no tutaj godzinę trwałby jego stint zgodnie z wyliczeniami i wszystko się zgadza. Tymczasem Krzysiek Szczygielski po tym błędzie w pierwszym sektorze, który widzieliśmy, i nieplanowanym pit stopie 15 minut po 15 minut jazdy w wyścigu, teraz decyduje się na drugi pit stop. No i pytanie, jakie opony teraz Krzysiek Szczygielski założy? To jest bardzo istotne. Podejrzewam, że założy troszeczkę twardszą mieszankę i będzie już jechał do końca. To w zasadzie jest jedyna szansa dla niego na to, aby zakończyć ten wyścig na jeszcze całkiem przyzwoitej pozycji, bo wyjechał teraz na pozycji numer 13. Tak się przynajmniej wydaje. 3 za Bartkiem Maciakiem. A przed sobą ma do zdublowania Piotra Komisarczyka. No a Adam Karkuszewski ewidentnie tutaj no nie jest w stanie już utrzymać takiego tempa. Na ostatnim kółku 1,7 sekundy odrabia Tomasz Mikolcz. Adam Karkuszewski albo popełnił jakieś błędy, albo nie trzymają mu po prostu opony, albo to jest kwestia dubli, które mu po prostu mogą nie wychodzić i może na nich dużo czasu tracić. No i tutaj będzie teraz pod presją ze strony Tomasza Mikolcza, ale Tomasz Mikolcz za daleko, zdecydowanie za daleko, żeby zaatakować. Na pewno nie zbliży się na tyle, żeby zaatakować. Tym bardziej tymczasem Michał Berczyk troszeczkę tutaj widać odpadł. No i teraz mamy kolejne 3 auta do zdublowania. Jak to zostanie rozegrane? Jak to Adam Karpuszewski zrobi, żeby nie stracić pozycji, żeby Tomasz Mikolcz tutaj nie wykorzystał jakiejś chwili słabości czy chwili dublowania? Michał Wawrowski bardzo przytomnie tutaj prawie się zatrzymał aż na torze, puszczając szybszych od siebie zawodników. Teraz przed nimi Marcin Hinz i Piotr Komisarczyk. Piotr Komisarczyk dublowany przez Marcina Hinza. Z kolei cała trójka dubluje całą ich dwójkę. A Wojciech Osadowski, no jego przygotowanie do tego wyścigu, jego tempo w tym wyścigu jest po prostu nieprawdopodobne. 20 sekund przewagi po godzinie jazdy. Będzie, pozwala to sądzić, że pod koniec, jeżeli będzie utrzymywał tak mocne tempo do końca wyścigu, i tutaj trochę czasu straci teraz Adam Karkuszewski na dublowaniu Piotra Komisarczyka. No tu ważne, żeby na tą prostą dobrze wyjść w tym momencie, bo o,
No i będzie atakował Tomasz Mikolcz po wewnętrznej. Zostawił dużo, dużo miejsca tutaj Adam Karpuszewski, bardzo szeroko. No i tutaj mamy teraz pociąg, pozycja 2-3-4, walka o pozycję numer 2 tak naprawdę w tym momencie. No i pytanie, czy tak, BMW w slipstreamie zrównuje się z Adamem Karpuszewskim, ale zblokowany lewy przód tutaj. Próbuje Adam Karpuszewski zrobić switchbacka, ale to nie wyszło właśnie ze względu na to, że Tomasz Mikolcz obrał taką, a nie inną linię jazdy. Adam Karpuszewski traci dwie pozycje, bo Michał Byrczek jeszcze tam z tyłu czyhał na błąd, czyhał na najmniejszy błąd i wykorzystał to bezlitośnie. Także mamy zmianę na pozycji 1, 2, 3, 4. No i największym zwycięzcą tego i Tomasz Mikolcz i Michał Byrczek. Adam Karpuszewski tutaj zblokowany tak naprawdę przez Tomasza Mikolcza. Nie miał gdzie pojechać. Mocno spowolnione wyjście z zakrętu. I tak to wygląda. A BMW na prostych widzieliśmy bardzo mocne w tunelu aerodynamicznym. Plus niski docisk Tomasza Mikolcza. No i mamy przepis na wyprzedzenie. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, no to widzimy Tomasz Mikolcz 269, Michał Byczyk 269, Adam Karkuszewski 268, czyli jednak 1 km na godzinę wolniej. Ale to nie koniec, bo jeszcze tutaj będzie trwała walka i ona ciągle trwa i będzie trwała. Świetne, świetne to, co się tutaj dzieje w czołówce. Dawno nie było tak wyrównanego wyścigu, jeżeli chodzi o tempo czołówki. Tutaj z tyłu nam się zawodnicy no już dość mocno rozjechali. Marcin jest bardzo szeroko tutaj pojechał, troszeczkę chyba się za szeroko aż, puszczając tych dublujących tam z tyłu. Też się dublują, w zasadzie wszyscy się teraz wszędzie dublują, a najbliższa walka to jest ta, którą obserwujemy. Niesamowite. Zobaczmy, jak to jeszcze raz wyglądało. Próbował się troszeczkę Adam Karpuszewski bronić, zjechał do wewnętrznej, ale musiał odpuścić. Widać, jak mocno zblokowany lewy przód. No i tutaj to zblokowanie delikatnie uderza w tylny zderzak Tomasza Mikolcza, Adam Karpuszewski, próbując tam zmienić swój tor jazdy, zmienić linię jazdy na wewnętrzną, ale nie wychodzi mu to właśnie ze względu na to, że Tomasz Mikolcz obrał perfekcyjnie tą linię jazdy. No ale pytanie, czy to zblokowanie lewego przodu nie zrobiło mu dużego flat spota? Jeżeli tak, no to może mieć problem, bo to jest lewy przód. Mocne hamowania są właśnie do zakrętów lewych, w związku z czym lewy przód jest odciążony i ten flat spot będzie mógł wywoływać kolejne zblokowania kół na hamowaniach do mocy. No a wszystkie najmocniejsze hamowania są właśnie do lewych zakrętów. Także może go to kosztować, no niemałe, może mieć przez to niemałe problemy, no ale za chwilę zobaczymy. Za chwilę zobaczymy. Tomasz Mikolcz ma tutaj sobie cel, za cel postawił na ten wyścig podium. No i jeżeli ukończy na podium, to w zasadzie zapewni sobie mistrza w klasyfikacji generalnej, tak naprawdę. A podium chciałby zapewnić ze względu na to, żeby utrzymać swoją passę nieschodzenia z podium w ALMS-ie i tak naprawdę tylko na Daytonie, a Daytona to jest jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy wyścig w American Le Mans Series. Był, gdzie Tomasz Mikolcz nie ukończył wyścigu na podium, potem każdy kolejny wyścig ukańczał na podium.
No i chciałby tą pasję utrzymać. Zobaczymy, bardzo szeroko tutaj z tyłu widzieliśmy Adam Karkuszewski, no i stracił, troszeczkę stracił czasu. Adam Karkuszewski jakby nie był sobą, popełnia błędy, do czego nas nie przyzwyczajał, nie przyzwyczaił, tak naprawdę. Przyzwyczają nas do tego, że jest szybki, przyzwyczają nas do tego, że jest niecierpliwy i przyzwyczają nas do tego, że robi dyskotekę ze świateł, kiedy zbliża się do dublowanego zawodnika. Ale do tego, że popełnia takie błędy, to nas w żaden, ale to w żaden sposób nie przyzwyczają. Piotr Sojda powoli zbliża się do Mariusza Madziarskiego. Na ostatnim kółku 1,6 sekundy odrobił. To jest dużo, bardzo dużo. Oj, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Właśnie, zapomniałem o Krzyśku Szczygielskim. Krzysiek Szczygielski tutaj 1,3 sekundy z Bartkiem Maciakiem. Bardzo dużo odrobił na poprzednim kółku. 2,7 sekundy. Za chwilę, myślę, będziemy tutaj świadkami ataku. A na jakich oponach jedzie Krzysiek Szczygielski? Bo to jest bardzo ważne. Podejrzewam, że to będzie S9 albo S8 przód i S7 tył. Do czego nas zresztą Krzysiek przyzwyczaił, a po tym błędzie w pierwszym sektorze musiał zmienić strategię. Tymczasem Łukasz Kogut otwiera nam okno, serię zjazdów do boksów. Tak naprawdę. No i Krzysiek Szczygielski komplet S8, czyli na średniej mieszance. No i podejrzewam, że on planuje tutaj już jechać do końca na tej mieszance. W zasadzie planuje, w zasadzie jestem pewien, bo inaczej to nie miałaby jego ta strategia żadnego sensu. Chyba że miałby jakieś super atomowe tempo. Bardzo blisko Krzysiek tutaj Bartka Maciaka. No i myślę, że będzie tutaj próbował go atakować na prostej startmecie, na hamowaniu do pierwszego zakrętu. Ważne, żeby tutaj dobrze wyjść. Dużo wcześniej hamuje, widać, Bartek Maciak. Bardzo agresywnie ten wewnętrzny kerb pokonany. No ale BMW może być na prostej szybsze. I wygląda na to, że będzie szybsze. Chodzi mimo wszystko, Krzysiek decyduje się wejść na wewnętrzną. Ale nie ma tutaj szans na to, żeby wyprzedzić. Piotr Sojda tymczasem też tu bardzo blisko Mariusza Madziarskiego. Michał Byrczek wyprzedza Tomasza Mikolcza. Co się stało z Tomaszem Mikolczem? Tutaj walka teraz na pozycji 3-4. Tomasz Mikolcz jakiś tutaj musiał błąd popełnić. Co wykorzystał od razu Michał Byrczek? Zielony drugi sektor. Cóż tu się stało? Tomasz Mikolcz poza torem przez chwilę. Tomasz Mikolcz wyspinował. Sprawdźmy, co tu się stało. Hamowanie do pierwszego zakrętu. Tutaj się coś wydarzyło. Cóż tu się wydarzyło? Aj, zamknął drzwi Tomasz Mikolcz. Doszło do kontaktu. No tutaj na pewno będą jakieś uszkodzenia bolidu. Na tym wszystkim też próbował skorzystać właśnie Oj, tutaj się zaczyna dużo dziać. Tomasz Sobański, kolejny, który zjeżdża do pitu. Piotr Sojdan za Łukaszem Kogutem w tym momencie. Krzysiek Szczygielski za już Bartkiem Maciakiem. Właśnie przed chwilą go wyprzedził. Prosta, najdłuższa prosta na tym torze. Decyduje się zaatakować po wewnętrznej, wchodzi po wewnętrznej. Skutecznie, trochę szeroko, za szeroko zdecydowanie Bartek Maciak, no i to wykorzystuje Krzysiek Szczygielski i awansuje na 12 lokatę. Trzeba pamiętać jeszcze, że zawodnicy przed Krzyśkiem mają jeszcze co najmniej jeden pit stop. No już nie Tomasz Sobański na pewno, no i już nie Łukasz Kogut na pewno, ale Marek Zdanowicz z pewnością. Piotr Sojda również. Piotr Sojda tutaj za Łukaszem Kogutem, który to wyjechał przed nim po pit stopie, bo Łukasz Kogut był już w pit stopie.
Za Piotrem Sojdą Tomasz Sobański 3 sekundy, a teraz widzimy, jak Wojciech Osadowski się do niego zbliża. Puścił go Piotrek. No, a tutaj pierwsza, znaczy nie pierwsza, oprócz raz, dwa, trzy. Piotr Komisarczyk wyspinował. Oj, co to jest? Żółty, trzeci sektor. Oj, tutaj błąd. I na prostej start meta. Kontakt z bandą na ostatnim z uślik z tylnej osi na wyjściu z ostatniego zakrętu. Adam Karkuszewski próbuje tutaj zaatakować, ale wszyscy jadą identyczną praktycznie. Identyczne mają czasy. Niesamowite. No, Piotr Sojda. Teraz będzie pod presją ze strony Tomasza Sobańskiego, który jedzie na świeżych oponach, ale Piotr Sojda za chwilę najprawdopodobniej jedzie do pit stopu. I też nie jest w stanie tutaj dogonić Łukasza Koguta. Mariusz Madziarski zjeżdża do pit stopu. Troszeczkę tutaj Łukasz Kogut chyba przytrzymał Wojtka Osadowskiego. Zdecydowanie troszeczkę go przytrzymał. 2.08, nie, przepraszam, Wojciech Osadowski. 2.06 na ostatnim okrążeniu. Bardzo słaby czas jak na Wojtka, biorąc pod uwagę to, co wykręcał Adam Karkuszewski. I tu potężnie zblokowany przez Tomasza Mikolcza, zjeżdżającego do boksów, lewy przód. No i jak najbardziej, teraz jest okno te pit stopów, które już się nam otwiera, że tak powiem, na oścież. Marek Zdanowicz w pit stopach, Mariusz Madziarski w pit stopach, Michał Gałuch również w pit stopach. Cztery auta w pit stopach. Piotr Sojda jeszcze nie zdecydował się na zjazd do pit stopu. Naprawdę. No i Adam Karkuszewski. Czy Adam Karkuszewski, podobnie jak na ostatniej, no, podczas ostatniego odwiedzania do boksów, zyskał dwie na tym lokaty, czy na tym zjeździe też uda mu się coś zyskać? Trzeci, żółta flaga w trzecim sektorze, Piotr Wojdyło. Tutaj widzę. Oj, tutaj poważny błąd przy zjeździe do pit stopu, zblokowany koła i kontakt z bandą. Także ta żółta flaga jest właśnie z tego powodu. Nie dojrze zmiana opon, to jeszcze będzie czas na naprawy. No i Piotr Wojdyło nie może zaliczyć sobie tego wyścigu z pewnością do udanych. Ależ mi się. Czasem Adam Karkuszewski nie jest w stanie utrzymać tempa Michała Byrczka. A Michał Byrczek, mimo że zjeżdżał tak samo jak Tomasz Polcz i niewiele później od Adama Karkuszewskiego, no to jest w stanie kręcić lepsze czasy od Adama. Tomasz Mikolcz już poza boksami. Natomiast Michał Bryczek i Adam Karkuszewski jeszcze zostają na torze. Uważają, że te opony, na których jadą, jeszcze są, jeszcze trzymają odpowiednio. Tymczasem Piotr Sojda troszeczkę odrabia do Łukasza Koguta, który to jedzie przecież na świeżych oponach. Piotr Sojda nie jedzie na świeżych oponach, bo on jeszcze nie był w pitstopach. No i jednocześnie troszeczkę Piotr Sojda podkręcił tempo, bo też zaczął uciekać troszkę Tomkowi Sobańskiemu. Marcin Hill zjeżdża również do pit stopu. Piotr Komisarczyk w pit stopach, naprawy po tym spinie, który widzieliśmy. Wojciech Osadowski też zjeżdża do pit stopu. Wojciech Osadowski w zasadzie jedzie bezbłędny wyścig dzisiaj. Bez żadnych tutaj problemów, z solidną przewagą, ponad 20-sekundową. Kontroluje ten wyścig, ma go tak naprawdę w garści, jeżeli nie popełni żadnego błędu tutaj i
nie będzie uczestnikiem żadnych przygód, to zwycięstwo ma tak naprawdę w kieszeni. Aktualnie plasuje się na 7 miejscu w klasyfikacji generalnej, ale odpowiednio do 6 i 5. Do 5 miejsca traci punktów 11, natomiast do 4 już traci tych punktów 65. No ale zobaczymy, wszystko się rozwiąże. Robert Sadowski zjeżdża nam w tym momencie do pitstopu. Piotr Sojda coraz bardziej naciska Łukasza Koguta. Łukasz Kogut ma jakieś problemy tutaj z utrzymaniem dobrego tempa, albo to Piotr Sojda podkręcił mocno swoje tempo. No, Piotr Sojda wie, że tak naprawdę za chwilę będzie zjeżdżał do pit stopu, więc może próbuje wyciągnąć z tych opon, wycisnąć je do granic możliwości. Tak naprawdę. A też wcale nie zaszkodzi troszeczkę podtrzymać pod presją zawodnika z przodu. To nigdy nie jest zły pomysł. Tymczasem Michał Byrczek, Adam Karkuszewski oboje zjeżdżają do pitów. No, a Wojciech Osadowski zakręt numer 19 właśnie pokonuje, także z pewnością odzyska prowadzenie. Zresztą tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie, z jaką przewagą będzie miał te wyjedzie. Jaką przewagą odzyska to prowadzenie. Tak. Tymczasem Krzysiek Szczygielski tuż za Robertem Sadowskim. No, Krzysiek Szczygielski może mieć tu nie lada problem. Tomasz Mikolcz już wyjeżdża. Już wyprzedził i Michała Byrczka, i Adama Gruszewskiego. Także ten wcześniejszy zjazd Tomasza Mikolcza jak najbardziej mu się opłacił. Odzyskał swoją drugą lokatę, którą stracił na rzecz Michała Byrczka. Świetne podcięcie w jego wykonaniu. No a Adam Karkuszewski, lokata numer 4, Michał Byrczek lokata numer 3. No, Michał Byrczek tutaj stracił na tym, że przedłużył ten swój stint. Mógł od razu odpowiadać na zjazd Tomasza Mikolcza. Już na następnym okrążeniu może niepotrzebnie został to o jedno okrążenie dłużej niż mógł. Piotr Sojda wciąż tutaj próbuje naciskać Łukasza Koguta. Nadal nie zdecydował się na zjazd do pitstopu. Krzysiek Szczygielski za Robertem Sadowskim. Robert Sadowski już po swoim pitstopie. Krzysiek Szczygielski też już przecież nie planuje zjazdu do pitstopu. Może mieć tu problem z wyprzedzeniem BMW. Nie dość, że BMW szybkie i mocne na prostych, to jeszcze na świeżych oponach i na bardziej miękkiej mieszance. Chociaż tutaj właśnie widzimy słabe wyjście na tą prostą startmetę. Ale BMW na prostych jest naprawdę bardzo mocne. No, próbuje tu, pokazuje się w lusterkach, ale czy będzie w stanie zaatakować Krzysiek Szczygielski? No nie, świetnie tutaj opóźnia hamowanie Łukasz Kogut. Mijają, dublują Piotra Komisarczyka w tym samym momencie. Tymczasem Piotr Sojda ciągle naciska Łukasza Koguta. Walka o lokatę numer 6 w tym momencie, ale tak naprawdę Piotr Sojda ma przed sobą jeszcze jeden pit stop. Andrzej Kalmowicz zjeżdża do pit stopu. Adam Karkuszewski za chwilę będzie, już musi się tutaj bronić przed Michałem Gałuchem. No, Michał Gałuch. Czy Michał Gałuch był już w pitstopach? Tak, był. On już ma za sobą serię pitstopów, także bardzo dobrze tutaj wypada w porównaniu do Adama Karkuszewskiego. No, dużo szybszy jest teraz Michał Gałuch. Słabo, na tym pitstopie bardzo słabo Adam Karkuszewski wyszedł. Być może na tamtym pitstopie nie dolewał paliwa, zdecydował się zrobić to na tym pitstopie, dlatego tam tak dużo zyskał, a tutaj wcale na tym tak dobrze nie wyszedł. Po prostu zdecydowali ci się zawodnicy na minimalnie różne strategie, jeżeli chodzi o dolanie paliwa, bo na pewno było niezbędne dolanie paliwa, żeby przejechać cały ten 120-minutowy wyścig. Tomasz Sobański wyprzedza Piotra Sojda, a Piotr Sojda... Gdzie jest Piotr Sojda?
Piotr właśnie zjeżdża do pitstopu, tak jak się spodziewałem. Także kto jeszcze nie był w pitstopie, czy ktoś jeszcze jedzie na jeden? Michał Wawrowski, jeden pitstop, Piotr Sojda to jest ostatni z jadących na dwa pitstopy, który właśnie teraz zmienia opony i dolewa najprawdopodobniej paliwa. Michał Gauch będzie próbował tutaj zaatakować. Dość szybko się zbliża, ale jednak za mało. Za mała jest ta prędkość, zbyt daleko na wyjściu. To słabe wyjście, żeby skutecznie zaatakować. No i zawiesiłem się. 32 minuty do końca. No i tak naprawdę nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ale Wojciech Osadowski miał 25 sekund przewagi. W tym momencie ma tej przewagi sekund 15. Troszeczkę może zmniejszył tempo. No i mógł też troszkę czasu stracić na dublowaniu, bo w zasadzie teraz non-stop kogoś dubluje. No ale reszta zawodników ma dokładnie ten sam problem. Tutaj 10 sekund do tyłu. Też możliwe, że zdecydował się na dolewkę podczas drugiego pitstopu, a nie pierwszego. No i mam nadzieję za chwilę zobaczyć jakieś najszybsze okrążenia w wyścigu. 202.03.876 jest w tym momencie najszybszym. No oczekuję czegoś lepszego jednak w wykonaniu z tego zawodnika. Michał Gauch tymczasem nie jest w stanie zbliżyć się na tyle do Adama Krupaszewskiego, żeby skutecznie zaatakować na którymś z hamowań. Krzysiek Szczygielski z kolei, tak jak mówiłem, no ma problem z Robertem Sadowskim. BMW szybkie na prostych, no i jedzie na świeższych oponach, na świeższych oponach, na najbardziej miękkiej dostępnej mieszance S7, a Krzysiek jedzie na średniej mieszance S8. Widzimy, że w tej krętej sekcji dobrze się Ferrari troszeczkę lepiej wydaje się prowadzi i zachowuje w tej krętej sekcji. W pierwszym sektorze i tu najwięcej zyskuje, ale jeżeli chodzi o proste, no to myślę, że BMW będzie bezkonkurencyjne. Pozostaje tylko i wyłącznie naciskać Roberta Sadowskiego i liczyć na jego błąd w tym momencie. Michał Gauch troszeczkę musiał tutaj, troszeczkę odpuścił. Być może z obawy było o opony, być może po prostu chce troszeczkę ochłonąć, schłodzić też troszeczkę opony, bo być może jadąc tak blisko, minimalnie je może przegrzewać, bo przekręca troszeczkę kierownicę, żeby zniwelować ten brak przedniego docisku. Generalnie dokręcanie kierownicy jednej strony pozwala lepiej skręcić, tak, co rozumie się samo przez się, natomiast najbardziej optymalnie jest mieć przekręconą kierownicę około 6-7 stopni w stosunku do tego, jak jedzie auto. Wtedy opona dostarcza tak naprawdę najwięcej gripu, najwięcej przyczepności i przy takim, to się nazywa slip angle, właśnie kiedy opony są o 6-7 stopni bardziej skręcony niż porusza się niż kierunek poruszania się auta bolidu. Także i w ten sposób mamy zapewnione odpowiednie zużycie, ale też odpowiedni grip, natomiast przekręcając bardziej troszeczkę będzie tego gripu z jednej strony więcej, tak, ale z drugiej strony momentalnie będziemy przegrzewać te opony.
Zresztą też naturalnym odruchem jest dokręcanie. No i tak jak mówiłem, miałem nadzieję zobaczyć szybsze okrążenie. Wojciech Osadowski jakby to usłyszał, 2.03, 347, pół sekundy szybciej niż jego ostatni najszybszy czas. Świetny czas, ale czy zobaczymy coś poniżej 2.03? No zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Krzysiek Szczygielski tutaj szuka sposobu, tu troszeczkę błąd i strata. Strata też może będzie chciał dać odsapnąć oponą, że tak powiem, troszeczkę je schłodzić. Bo tak jak mówiłem, naturalnym odruchem jest wręcz dokręcanie kierownicy w momencie, kiedy mamy podsterowny przód. A tak zwykle przód się właśnie zachowuje, kiedy jedziemy w tunelu aerodynamicznym bardzo blisko zawodnika z przodu. Tym bardziej, jeżeli jedziemy po szybkiej sekcji zakrętów, gdzie docisk odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o przyczepność. Michał Byrczek ciągle blisko Tomasza Mikolcza, Michał Gałuch ciągle blisko Adama Karbuszewskiego. No i tak ci zawodnicy się trzymają bardzo blisko siebie, natomiast na razie najprawdopodobniej to po prostu najprawdopodobniej to wygląda, jakby czatowali na błąd, bo nie są w stanie skutecznie zaatakować, nie są na tyle szybsi, żeby tutaj zagrozić normalnym atakiem na hamowaniu, że to gdzieś w jakiś inny sposób. Krzysiek Szczygielski też tutaj troszeczkę odpuścił. No ale Tomasz Sobański, co robi Tomasz Sobański? Tomasz Sobański jedzie bardzo podobnym tempem do Łukasza Koguta. No ale czy Tomasz Sobański będzie w stanie go zaatakować jeszcze pod koniec? Bo Łukasz Kogut no, ma taką strefę buforową przed sobą, można powiedzieć, i odcina tą pierwszą piątkę o minutę. Minuta przewagi pierwszej piątki. Widać, o ile różni się to tempo. No i 15-16 w tym momencie sekund przewagi Wojtka Osadowskiego nad drugim Tomkiem Mikolczem. Też widać, jak wielką przewagę ma Wojtek Osadowski na tym torze tempem. Bartek Maciak. Bartek Maciak to jest jego trzeci pit stop. Najwyraźniej bardzo mocno zjada opony, bo jedzie stinty półgodzinny, czyli zdecydował się na 4 stinty po 30 minut. Tak bym obstawiał. No, rozwiązanie o tyle dziwne, że wszyscy jednak jadą, nie wszyscy, wszyscy oprócz jednej osoby jadą na, oprócz dwóch osób, jadą na dwa pity tutaj. Bartek zdecydował się na jazdę na 3 pity. Na pewno nieoptymalne rozwiązanie, bo żeby tak jechać, to musiałby mieć naprawdę świetne atomowe tempo, tak szybko zjadać opony, no ale może po prostu taki set, taki styl prowadzenia, albo po prostu nie do końca jeszcze zapoznanie się z torem i dlatego też te opony tak bardzo zużywa. No Michał Byrczek troszeczkę teraz podkręcił tempo. Natomiast Michał Gałuch troszeczkę też odpadł. Krzysiek Szczygielski nadal trzyma się mniej więcej w odległości sekundy od Roberta Sobockiego. Tomasz Sobański do Łukasza Koguta ciągle oscyluje to w granicach 3 sekund. Jakich jeszcze się możemy tutaj spodziewać walk? Marek Zdanowicz, Mariusz Madziarski. Bardzo, bardzo podobne tempo. A Mariusz Madziarski, Piotr Sojda też bardzo podobne tempo. Natomiast Piotr Sojda do Krzyśka traci aż 30 sekund. Tutaj 24 minuty, 30 sekund bez przygód na torze. Raczej bym nie obstawiał. Tym bardziej, że jednak Krzysiek jest, patrząc po czasach, szybszym zawodnikiem w tym momencie. No i mamy ciągle walkę w czołówce. Ciągle zawodnicy walczą ze sobą. Na tym kółku odrobił Michał Byrczek 0,2 sekundy, 0,5 sekundy. Z przodu tutaj będzie dublowany Mariusz Madziarski. Każdy dubel to tak naprawdę szansa na to, że wydarzy się coś niespodziewanego, coś nieszablonowego.
i że będzie to szansa dla zawodnika z tyłu na to, żeby tą nieszablonową sytuację wykorzystać. Krzysiek Szczygielski znów podkręcił swoje tempo bardzo mocno. Będzie tutaj teraz próbował zaatakować, z pewnością będzie próbował zaatakować. Ależ grypu, ależ docisku ma Krzysiek. Praktycznie momentalnie z wyjścia z tego ciasnego zakrętu 16, gaz w podłogę. Też widać, o ile szybciej pokonuje ten zakręt numer 19. Łukasz, Robert Sadowski bardzo przytomnie wewnętrzną, ale tutaj musiał odpuścić gaz. Niestety musiał Krzysiek odpuścić gaz. Zdecydowanie lepsze wyjście by miał, ale musiał odpuścić, by nie doprowadzić do kontaktu. Teraz to niestety nie ma szans na to, żeby tutaj zaatakować i opuścić hamowanie. Ale widać, że w zakrętach dużo stabilniejszy jest to Ferrari. Szaro-żółte Ferrari w porównaniu do BMW. Natomiast na prostych jest zdecydowanie lepsze BMW. Widać, jak zbliża się w tych krętych sekcjach. Oj, tutaj błąd, który będzie na pewno chciał Krzysiek wykorzystać. No ale na prostej i tak nie ma szans. Bardziej jest to stosunkowo krótka prosta. Ale zobaczymy, tutaj ważne wyjście. Ale troszeczkę musiał odpuścić gaz, troszeczkę słychać było utratę przyczepności tylnej osi. Silnik wkręcił się troszeczkę na za wysokie obroty. No i strata tej 1,2 na takim wyjściu tak naprawdę zaprzepaszczenie szansy na udany atak. Krzysiek ma naprawdę trudny tutaj orzech do zgryzienia. Też zależy mu na punktach, zależy mu na punktach dla zespołu, przede wszystkim dla zespołu, bo Krzysiek plasuje się na pozycji 10. 4 punkty straty do kupiła Marcina, którego dzisiaj nie ma, nieobecny, także na pewno przeskoczy go w generalce Krzysiek, ale też istotne to są punkty w klasyfikacji generalnej dla Mantis Racing. Michał Byrczek tymczasem na zderzaku. Tutaj pacnięcie, przyjacielskie pacnięcie w tylny zderzak. Obijają się dzisiaj nam chłopaki. Ale taka jest charakterystyka właśnie walki GT. To nie są delikatne, porcelanowe, można powiedzieć, open wheel'e. To są puszki i walka w nich zawsze jest ostra. Może to nie jest aż tak ostra walka jak w WTCC czy BTCC, ale na pewno jest dużo bardziej agresywna i kontaktowa niż w open wheelach wszelakich. No i tutaj delikatny uścisk tyłu złapał trochę tej zielonej trawy za kerbem i uciekł delikatnie tył, bo tutaj każda dziesiąta sekundy jest na wagę złota przy tej klasie zawodników. No i tutaj ze 2/3 na tym uścisku na pewno zostały stracone. Tomasz Sobański tymczasem już zbliżył się do Łukasza Koguta. No będziemy mieli, mamy tu kilka walk równolegle. Krzysiek Szczygielski bardzo blisko Roberta Sadowskiego. Też no zbliża się w tym drugim sektorze i w tym trzecim sektorze. Liczy na najmniejszy błąd, który będzie w stanie wykorzystać, bo na prostych nie jest w stanie się niestety zbliżyć. Michał Gałuch tymczasem zbliżył się bardzo mocno do Adama Karkuszewskiego. No, kilka walk równocześnie. Nie wiem, co ja mam pokazywać. Na razie będzie.
tutaj. 266,9 km na godzinę. Bardzo, bardzo duża prędkość. Podejrzewam, że większe prędkości były osiągane tylko i wyłącznie na Hermanos Rodriguez. Prosta ma ponad kilometr i to grubo ponad kilometr. No zobaczymy, czy Michał Gauff będzie w stanie tu zaatakować Adama Karpuszewskiego. Adam Karpuszewski, o ile nie popełni błędu, to powinien być w stanie się bronić, skutecznie się bronić, tym bardziej, że to jest doświadczony i naprawdę utalentowany zawodnik. Michał Gauff zresztą tak samo. No, jeżeli nie będzie popełniał błędów, chociaż tutaj dużo lepsze wyjście Michała Gaucha. No i tutaj wyjście na start metę, też dobre wyjście, nawet lepsze bym powiedział niż Adama Karpuszewskiego. Nie, wydawało mi się tylko, z tamtej kamery tak to wyglądało. Nie redukuje Michał Gauff tak agresywnie na hamowania, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. No a Tomasz Sobański tutaj szuka sposobu na Łukasza Koguta. Porsche kontra BMW. Krzysiek Szczygielski, Ferrari kontra BMW. Dobre wyjście, wydaje się, że było to dobre wyjście na start metę, ale jednak BMW jak zwykle szybsze na prostych. Oj, tutaj próba zanurkowania do wewnętrznej, widać, że Krzysiek się troszeczkę zniecierpliwi, ale też w taki sposób, jak będzie traktował swoje opony, no to na pewno daleko nie zajedzie. Michał Gauff, bardzo blisko, teraz już bardzo blisko Adama Karpuszewskiego. Adam Karpuszewski bardzo szeroko tutaj. Jeszcze mają dublowanego przed sobą Mariusza Madziarskiego, ale on bardzo dobrze zjeżdża tutaj, nie wpłynie zdecydowanie na tą walkę. Bardzo, bardzo przytomnie tutaj ucieczka do środka, do lewej bandy od razu na wyjściu, żeby puścić zawodników dublujących, nie dość, że dublujących, to jeszcze walczących między sobą o pozycję numer 4. No a Tomasz Sobański wyprzedza Łukasza Koguta. Czy Łukasz Kogut będzie w stanie mu się odgryźć, czy będzie w stanie tutaj zawalczyć? Patrzmy chwilę na to, co tutaj się dzieje. Bardzo blisko Łukasz Kogut tutaj. Tylnego zderzaka, tylnego spoilera Tomasza Sobańskiego. To wygląda na to, że nie będzie w stanie tutaj się odbić. Zobaczmy, jak to wyglądało. Wykorzystując tunel aerodynamiczny, wykorzystując ten draft, opóźnia hamowania Tomasz Sobański. Bardzo głęboko tutaj hamuje, próbuje zrobić switchbacka klasycznego Łukasz Kogut, ale niestety kolejne dwa zakręty to wewnętrzne dla Tomasza Sobańskiego i Tomasz Sobański utrzymuje szóstą pozycję, którą zdobył. Michał Gauff ciągle naciska Adama Karpuszewskiego, podobnie Krzysiek Szczygielski ciągle naciska Roberta Sadowskiego, ale ciągle nie może tutaj znaleźć sposobu, skutecznego sposobu na wyprzedzenie. Ależ mi wygrało, jejeju, 13 minut do końca, w sumie nawet nie wiem. Michał Byrczek też troszeczkę
trzyma pod presją Tomasza Mikolcza. Już nie jest tak blisko, jak był przed chwilą, kiedy były to 0,2, ale nadal jest na tyle blisko, by wykorzystać każdy najmniejszy błąd. To też jest bliźniacza walka, można powiedzieć, Ferrari kontra BMW, tak jak Krzysiek Szygielski z Robertem Sadowskim. I tutaj też BMW z Racing for Flow w defensywie. Co chciałbym powiedzieć. Zespół Racing for Flow wziął swoją nazwę nie bez powodu, się tak nazywa. Bardzo blisko tu Krzysiek Szczygielski, no ale nie jest w stanie. Tutaj Łukasz Kogut też bardzo blisko. Czy to jest ostatnie słowo? Oj, tyle się dzieje, że już nie wiem, co się dzieje. Michał Gałuch też bardzo blisko. I to jest wyjście na prostą. I wydaje się, że całkiem dobre jest to wyjście na prostą. Za chwilę zobaczymy, co chciałem powiedzieć. Racing for Flow. Racing for Flow, Florka Mikolcz. To jest córka założyciela tego zespołu właśnie. Urodziła się z oceną do końca poprawnie. Nóżką. Oj, tutaj ucieka tył, delikatnie tylna oś dla Michała Gałucha. Będzie to strata kilkudziesiątych. Może to być lekki chwila oddechu dla Adama Karkuszewskiego. Krzysiek Szczygielski wciąż bardzo blisko Roberta Sadowskiego. Żółta flaga w trzecim sektorze, ale już znika, także spoko. Wszystko jest ok. No, Racing for Flow, wracamy do tematu. I generalnie pod filmem na YouTubie jest link do bloga, na którym wyjaśniona jest choroba i też można, są wskazane konta i sposób, w jaki można Florce pomóc, bo oczywiście można jej chorobę leczyć, tylko kupuje to odpowiednio. Odpowiednio. Kosztuje to niebotyczne pieniądze jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam do tego, żeby pomóc finansowe leczenie tej małej dziewczynki. Łukasz Kogut odgryza się tutaj, widzę, dla Tomasza Sobańskiego, ale Tomasz Sobański broni się. Po zewnętrznej teraz Łukasz Kogut, ale kolejna będzie wewnętrzna, jeżeli utrzyma tą linię jazdy. Jest wewnętrzna, ale tutaj, oj, błąd, zdecydowanie błąd, ale utrzymują linię jazdy, mimo że tutaj doszło do kontaktu. W zasadzie jechali bokiem, to utrzymują linię jazdy, utrzymują się w granicach toru. No na pewno nie jest pocieszony Łukasz Kogut. Sprawdźmy, co tutaj się działo od samego początku. Łukasz Kogut. Ależ tutaj trwa walka. No niebywałe, niebywałe, co tutaj się dzieje. Jedna zamiana za drugą. Fantastyczna walka. Tomasz Sobański bardzo przytomnie. Defensywna, wewnętrzna. Ależ tutaj dużo szybciej w apeksie zakrętu jechał Łukasz Kogut, no i dochodzi tu do dość mocnego uderzenia. To mogło skrzywić zawieszenie, w zasadzie to z pewnością skrzywiło zawieszenie. Łukasz Kogut dużo szybszy, ale tutaj Tomasz Sobański nie ma zamiaru odpuścić, nie ma zamiaru w żaden sposób tutaj przestać się bronić. No i teraz zbliżamy się do długiej prostej, do prostej, na której BMW jest zawsze bardzo mocny. Widać, że w apexie BMW utrzymuje wyższą prędkość. Łukasz Kogut utrzymuje wyższą prędkość w apexie. Za chwilę zobaczymy, czy będzie w stanie to się zbliżyć, wykorzystując tunel aerodynamiczny. Ale to jednak Tomasz Sobański, mimo mniejszej prędkości w apexie, to jednak on ma lepsze wyjście. To się dzieje, to się dzieje, bo Michał Byrczek też bardzo blisko. Tutaj wchodzi na wewnętrzny Łukasz Kogut. Ależ Łukasz Kogut tutaj agresywnie walczy. Bardzo kontaktowa jest ta walka.
Ale Tomasz Sobański to nie jest zawodnik, który jedzie swój pierwszy wyścig. Bardzo mocno doświadczony. Kolejne uderzenie ze strony Łukasza Koguta. Łukasz Kogut widzę, że dość agresywnie podchodzi do tej walki. Ależ coż tu się dzieje na tym torze? Widzę, że Michał Berczyk coraz większą presję nakłada na Tomasza Mikolcza. Michał Gaur z kolei stracił trochę tempa, stracił trochę czasu, już 2 sekundy traci do Adama Korkuszewskiego. Z kolei Krzysiek Szczygielski też tutaj odpuścił. Oj, tu zblokowany lewy przód, znów bardzo blisko, jazda dosłownie na żyletki. Przejdziemy pierwszy sektor z widoku z kokpitu. Tutaj szybszy w tym pierwszym zakręcie. I tu doprowadza do kontaktu. No i na tym nie wychodzi dobrze, bo uderza w bandę. No mógł tutaj Łukasz Kogut troszeczkę odpuścić, bo to było ewidentnie próba zepchnięcia tak naprawdę. No i stracił na tym Łukasz Kogut. I pytanie, czy nie straci więcej, bo z tyłu 17 sekund z tyłu jest Robert Sadowski. 6,4 minuty do końca. Przedni splitter urwany. Konieczne są naprawy. No i nie wiem, czy to była dobra decyzja i odpowiednio dojrzała decyzja, bo walka była agresywna, ale już w tym momencie chyba była zbyt agresywna. Krzysiek Szczygielski. Krzysiek Szczygielski miał w pewnym momencie 3 sekundy straty do Roberta Sadowskiego, ale już widzę to z powrotem. Przechodzi do ofensywy. Michał Byrczyk również tutaj ciągle naciska Tomasza Mikolcza, ciągle poniżej pół sekundy dzieli tych dwóch zawodników. Także mamy bardzo ciekawą końcówkę. Szkoda tego rozwiązania między Łukaszem Kogutem a Tomaszem Sobańskim w taki sposób, no bo to nie było zbyt eleganckie, bardzo agresywna walka. No pytanie, czy sędziowie nie będą chcieli się temu przyjrzeć. No ale to już nie jest, że tak powiem, moja robota. Sędziowie się być może tym zajmą, zależy, czy któryś z zawodników zgłosi to ze swojej strony jako zachowanie, czy tam jazda, no, nie według ustalonych na naszym portalu zasad. 5 minut do końca, 18 sekund przewagi Wojtka Osadowskiego. Widzę, że tutaj po tym ataku najszybsze kółko odpuścił i tutaj utrzymuje tempo na poziomie 2.05-2.06. Spokojnie kontroluje ten wyścig tak naprawdę. 20 sekund przewagi jest bezpiecznym buforem w tym momencie, bez pośpiechu. Jeszcze 3 okrążenia przed nami. Patrząc na to, gdzie znajduje się teraz Wojtek Osadowski, rozpoczął okrążenie numer 55. Także Krzysiek Szczygielski ma jeszcze Łukasz Kogut. Łukasz Kogut DNF. Także najprawdopodobniej naprawy trwałyby tyle, że zdecydował się ten wyścig opuścić. No na tym wszystkim korzystają zawodnicy, którzy byli z tyłu, między innymi Krzysiek Szczygielski, który już wdrapuje się na 8. pozycję po tym błędzie na samym początku wyścigu. No i Krzysiek Szczygielski. Krzysiek Szczygielski ma jeszcze 3 okrążenia, aby... okrążenia? Nie jest dublowany. Albo jest. Dobra. Krzysiek Szygielski ma jeszcze 3 okrążenia. Z pewnością 3 okrążenia ma jeszcze Michał Byrczek, żeby spróbować tutaj Tomka Mikolcza wyprzedzić. No i nie próżnuje. Ciągle tutaj go naciska. Adam Karkuszewski z kolei już też jest, może być tak naprawdę spokojny.
5 sekund straty Michała Gołucha. Michał Gałuch najwyraźniej jadąc tak blisko i próbując zaatakować Adama Karpuszewskiego dość mocno zużył swoje opony, zniszczył swoje opony, w związku z czym teraz odpuścił i w zasadzie jedzie spokojnym tempem, żeby dojechać. No, trwało już na tyle niewiele, a najwyraźniej opony nie trzymają, w związku z czym nie ma sensu tutaj się dwoić i troić, jeżeli jest to wykonalne. Szkoda Łukasza Koguta. Szkoda, że tak to się rozwiązało. Sami widzieliście dosłownie z pierwszej osoby, z osoby kierowcy, jak to wyglądało. Według mnie zbyt agresywnie tutaj chciał przejechać. Nie było tam ewidentnie miejsca i w zasadzie była to próba przepchnięcia, przynajmniej w moim odczuciu. Zobaczymy, jak to wygląda z pierwszej osoby. Piotr Sojda. Piotr Sojda spinuje. Cóż tu się stało? Czy są jakieś uszkodzenia? No to pierwszy sektor. Spin w pierwszym sektorze wróży. Nie wróży nic dobrego. No właśnie, spin dokładnie w tym samym miejscu, w którym wyspinował Krzysiek Szczygielski. Tylko tutaj bez kontaktu z barierą. Pando, w związku z czym też widzę, że jest bez straty pozycji. No ale Mariusz Madziarski zyskał 10 sekund. Jeszcze jeden błąd Piotra Sojdy taki i będzie stracił pożycie na rzeczy Mariusza Madziarskiego, który na pewno byłby z tego powodu bardzo szczęśliwy. Krzysiek Szczygielski, widać, że no tutaj rywalizowałby na pewno w pierwszej piątce, gdyby nie ta nie ten błąd w pierwszym sektorze. Już jest ósma lokata, ale też widzę, że nie próbuje tutaj atakować Roberta Sadowskiego. Już to jest 1 sekunda i 7 dziesiątych. Także najprawdopodobniej też opony już przestały trzymać, a Krzysiek też nie mogąc znaleźć sposobu na wyprzedzenie dużo szybszego na prostych BMW. Po prostu sobie. No tutaj jeszcze Michał Byrczyk, ostatnie okrążenie tego wyścigu. Ostatnia szansa tak naprawdę, żeby tutaj wyprzedzić. No lepiej tu wychodzi w ten pierwszy sektor. BMW w pierwszym sektorze jest stosunkowo słabe. Pewno słabsze od Ferrari. Ależ tutaj jazda na zderzaku, no pokaz, niesamowity pokaz umiejętności tych dwóch kierowców. Oj, tutaj bardzo szeroko Tomasz Mikolcz, ale utrzymuje wewnętrzną. Tutaj też szeroko wychodzi. No i po zewnętrznej próbuje go objechać. No i mamy spin. Spin Michała Byrczka. Spin Michała Byrczka, co wykorzystuje Adam Karkuszewski. Ale wykorzysta to też Michał Gałuch. No tragiczne zakończenie dla Michała Byrczka, który tutaj walczy o utrzymanie drugiej lokaty w klasyfikacji generalnej. Jeszcze może stracić miejsce na rzecz Piotra Sojdy i tak się też stanie. Nie, Piotr Sojda się po prostu oddubluje. A za chwilę się znowu zdubluje tak naprawdę, bo tutaj słabo wychodzi na prostą. No i w tym momencie wszystkie sytuacje na torze nam się rozstrzygnęły. Sprawdźmy jeszcze raz, jak to wyglądało. Wchodzą too wide w tą sekcję zakrętów po zewnętrznej. I tutaj jest uślizg na kerbie tyłu. No i niestety tutaj też Michał Byrczyk, nie widząc zawodnika, który jest po prawej stronie, spokojnie zdążyłby ruszyć jeszcze przed... minąłem przejazd linii mety, bardzo przepraszam pana Wojtka Osadowskiego. Aczkolwiek już wróciłem. Wojtek Osadowski, niesamowity wyścig w jego wykonaniu, bezbłędny w zasadzie, można by powiedzieć, że niczym Mercedes w Formule 1, dużo, dużo, dużo szybszy
od reszty zawodników. 20-sekundowa przewaga na mecie mówi sama za siebie, tym bardziej, że na koniec wcale nie miał, wcale specjalnie nie jechał swoim tempem, jechał tempem spokojnym, bezpiecznym po to, żeby dojechać tutaj bez żadnych przygód do końca i dowieźć te pierwsze miejsce. Fantastyczny, fantastyczny występ. Tomasz Mikolcz z bardzo dużo walki w jego wykonaniu, przetasowania na pozycjach od 2 do 5 tak naprawdę. Też świetna walka, świetny wyścig w jego wykonaniu. Adam Karkuszewski, trzecia lokata tutaj zdobyta, troszeczkę szczęściem, nieszczęściem Michała Byrczka, który po prostu w wyniku ślizgu tego, który widzieliśmy, tylnej osi na tych kerbach, po właśnie po których przejeżdża Wojciech Osotowski. No tam bardzo często lubi uciec z tyłu, a tym bardziej jadąc po zewnętrznej, nienagumowanej części toru. No, może się to skończyć tak jak widzieliśmy. Racing for Flow dzisiaj w sile zawodników, 5 tak naprawdę, bo Wojciech tam miała nieobecny. Tomasz Sobański jeszcze jedzie, 57 okrążenie, ale już za chwilę na pewno będzie mijał linię mety. Dokładnie jedzie, już przedostatni zakręt. Michał Gauch, też bardzo dobry wyścig. No i Racing for Flow tak naprawdę kończy podstawowa trójka, podstawowy skład na pierwszych dwóch i czwartej pozycji. Ich hegemonię przerywa tak naprawdę tylko i wyłącznie Adam Karkuszewski. No tutaj jeszcze na koniec te chłopaki poszturchali. No Wojtek stracił koło. Fantastyczny wyścig, świetna walka tak naprawdę. Gratuluję wszystkim, którzy dojechali, bo występ niesamowity. Szkoda Michała Byrczka tego uślizgu, bo mogła być to pozycja numer 2, no a niestety wyszła numer 5. Ale takie jest, takie są wyścigi i właśnie za to je kochamy. Bardzo dobry, no dalej znowu. Szóste miejsce, Tomasz Sobański, siódme miejsce, Robert Sadowski, Racing for Flow 2 na miejscach 6-7. Krzysiek Szczygielski, tutaj błąd na początku, który widzieliśmy, kosztował go na pewno dobrą lokatę spokojnie w pierwszej piątce, bo tempo miał naprawdę dobre. No ale ten nieplanowany pit stop kompletnie zrujnował mu wyścig. Piotr Sojda, dobry wyścig Piotra Sojdy. Piotr Sojda, o ile dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam, startował prawie z samego końca, dziewiąta lokata, świetny występ. Mariusz Madziarski, no nie do końca jest pewnie zadowolony Mariusz. Tym bardziej, że on bez żadnych kar normalnie z dziesiątej lokaty startował, jak dobrze pamiętam, dziesiątą dowiózł. Marek Zdanowicz, dobry występ, 11 lokata. Bartek Maciak, tutaj jazda na 3 pit stopy, 12 lokata, bardzo, bardzo dobry wyścig, można powiedzieć, w takiej perspektywie. Marcin Hinz, 13, Andrzej Kananowicz, 14. Piotr Wojdyło, 15, też raczej niezadowolony z wyścigu, podobnie jak zresztą myślę Marcin Hinz, bo stać ich zdecydowanie na lepsze lokaty. Michał Wawrowski, pozycja 16, Łukasz Kogut, DNF. Widzieliśmy tu w bardzo kontaktowej walce z Tomaszem Sobańskim. Zrezygnował z wyścigu i ostatnia lokata. Piotr Komisarczyk, jedyny Dodge Viper. Dobra, z mojej strony to tyle produkcji. Ja już... Ja już mam do... Strasznie jeszcze... Pada. Jest strasznie. W każdym razie dzięki. Słyszymy się, być może, bo nie jestem pewien, czy się słyszymy. Bardzo możliwe, że się nie słyszymy. Za dwa tygodnie jest World Endurance Championship, 8 runda na torze Sepang w Malezji. Jak dobrze pamiętam, tak, Sepang też jest spod deski kreślarskiej Hermana Tilke, także mamy Tilkodrom Marathon, można powiedzieć. No i co, 20:50, jeżeli się widzimy, jeżeli się nie widzimy, no to bardzo mi przyjemnie. Bo nie jestem pewien, mam sprawę do załatwienia i nie wiem, czy mi się wyrobię, czy się wyjdzie. W każdym razie może coś jeszcze zorganizuję.
sama transmisja. No, to 13 listopad, 50 World Endurance Championship, 8 runda Tor Sepang w Malezji. Z mojej strony to tyle. Dzięki. Do usłyszenia. Hej. Okay.